I jest 9:00, czyli już nie tak wczesna godzina jak 8:30, ale dla słomianych wdowców, którzy mieszkają sami, to tak jak 6:30, bo wiadomo, że Wiedźmin był grany wczoraj wieczorkiem trochę. Tak niedługo, półtorej godzinki, ale w abstrakcyjnej porze od 2:00 do 3:30, więc jeśli będę mówił momentami nieskładnie, to przepraszam, ale Wiedźmin 1 okazuje się grą, która nie jest wcale dużo gorsza od Wiedźmina 3 i Wiedźmina 2. Natomiast dzisiaj o 9:00 zaczynamy, nie tak jak zazwyczaj tradycyjnie o 8:30, bo dziś po raz kolejny siedzi z nami ktoś trzeci. Tydzień temu rozmawialiśmy z Ireneuszem Obrotem, a dzisiaj gościem moim i Leszka Milewskiego jest redaktor Roman Kołtoń. Witamy serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie, jestem gotowy. Słuchajcie, 2 godziny to druga kawka niezbędna, bo rozumiem, że tutaj no, bez rozgrzewki, a tutaj trzeba zagrać 2 godziny, to się bardzo rzadko zdarza nawet na tak szalonym medium, jakim jest YouTube. Ale są urazy, bez rozgrzewki są urazy, jak 2 godziny się można nawet tutaj, więc żeby zadbać o te kontuzje i tak dalej, ja nabomblowany już tauryną stópki, bo kiedy redaktor poszedł po tą drugą kawę, to ja się zwierzałem tutaj, że teraz są tubeczki takie mniej więcej, takie jak są normalnie musy owocowe 100%, to są takie same, tylko dorzucają tam kofeinę, taurynę, wszystko to, co jest legalnym zamiennikiem kokainy. I te tubki są doskonałe. Cały czas mam pełną szafę. Ona wie, młodzież ma swoje prawa. No i to taka jest właśnie prawda o waszych prawach. No, także młodzież ma swoje prawa. Ja, starszy pan, sobie piję kawkę, żeby troszeczkę... Ja uwielbiam kawę w ogóle. Jestem kawoszem, to nie ukrywam tego. O, kolega Leszek też widzę. Także... Bo ja mentalnie mam 70 lat, więc też jestem starszy. Też mam czarną, nie mogę pić mleka niestety, ale chcieliśmy zacząć od razu z grubej rury. Ustaliłem z Leszkiem to tuż przed tym, jak się redaktor z nami połączył, bo ja chciałem zacząć od sprawy, która mnie nurtuje od dawna. Jako fan piłki nożnej jestem fanem faktycznie piłki nożnej, czyli raczej oglądam mecze niż oglądam programy różne o piłce nożnej. Siedzę z doskoku, to nie jest żaden przytyk do kolegów po fachu, tylko po prostu no, nigdy jakoś się tym nie jarałem. A w związku z tym, że śledzę z doskoku, to mocniej na mnie działają wszystkie zmiany, które jestem w stanie sam zauważyć. I bazując na stereotypach sprzed powiedzmy 10 lat, kiedy oglądałem takie programy regularnie, to Roman Kołtoń kojarzył mi się, że to jest taki typowy pan z telewizji z kijem w dupie, zero dystansu, rozmowa o piłce to tylko krawat, koszula, marynarka, bardzo poważne opinie, bardzo poważna mina w rozmowach, bardzo takie profesjonalne podejście, nie tak jak my tutaj z Leszkiem w naszej piwnicy. No i potem nagle jest taki fast forward, przewinięcie i widzę, że Roman Kołtoń uśmiechnięty też w swoim mieszkaniu z kamery, praktycznie z ręki, ze smartfonu opowiada o prawdzie futbolu, opowiada o tym wszystkim, co się dzieje. Skąd taka zmiana? Czy było to jakieś świadome, planowane, czy po prostu ten dystans się z czasem sam pojawił? Skrócił, znaczy się, tak? Natomiast słuchajcie, to znaczy generalnie pamiętajcie jedną rzecz. Przedstawiacie siebie jako nieprofesjonalnych. Jest to nieprawda, bo oglądałem parę waszych programów i muszę powiedzieć, że szukacie właśnie szczegółu, detalu, ciekawości, a to, że macie jakąś konwencję, no konwencja jest rzeczą umowną. Tak? Rozumiem, że ja byłem kojarzony z programami studyjnymi Polsatu Sport, tak? W szczególności Cafe Football, chociaż Cafe Football nie był pierwszym programem, który żeśmy mieli. Tam było kilka nazw, Piłkarski Salon, 2x45, nie wiem, czy nie było jakiejś tam nazwy po drodze. Cafe Football się narodził, Cafe Football powstał w trakcie takich dłuższych dyskusji dotyczących konwencji. I muszę wam powiedzieć, że tak jak dzisiaj mówicie o konwencji, to akurat konwencja Cafe Football była mega oryginalna na polskim rynku. To był hit, wydaje mi się, stąd jakby postaci, które tam wystąpiły, Mati Borek, czy Wojtek Kowalczyk, czy ktokolwiek się pojawiał, no w tej konwencji Cafe Football poranka niedzielnego, prawda, gdzieś na mieście, w hotelu, bliskie i dalekie plany, wypowiadane mniej lub bardziej składnie jakieś tam komentarze czy opinie publicystyczne, to tego nie było. To jest troszeczkę tak, że my żeśmy
podejrzeli tą konwencję w trakcie podróży licznych po Niemczech, bo to jest konwencja Doppelpassa troszkę. No ale rozumiem, że wszystko już wymyślono. My szukaliśmy jakby takiego pomysłu i dziś pojawił się Café Football. Café Football, on się pojawił w 2007, czyli ile ma lat? Wow, 15 lat chyba, 16 już może nawet, no. Także to jest szmat czasu. Format się moim zdaniem obronił, absolutnie. To jest program publicystyczny. Czy on był sztywniacki? Ja nie wiem, jak Kowal przychodził, to był sztywny tam w tym programie? Nie wiem, czy to bardziej Café Football, czy studia przed Ligą Mistrzów, czy te liczne programy publicystyczne, gdzie właśnie rozmawia się... Dzisiaj konwencja telewizyjna jest troszeczkę bardziej taka, nazwijmy to, nie wiem jak to określić, zdyscyplinowana, tak, taka bardziej... Natomiast ja żadną konwencją jakby dziennikarską nie mam problemu, tak bym powiedział. Wiecie dlaczego? No bo ja jestem dziennikarzem z krwi i kości. Ja już ani nic innego nie będę robił, ani nie chcę nic innego robić. Ja po prostu jestem dziennikarzem, jak byłem młodym chłopakiem, miałem 11 lat, niewiele starszym aktualnie od starych tetryków, to chciałem być dziennikarzem po prostu, tak? Jak miałem 11 lat, na początku chciałem być pilotem myśliwca, no ale to dobra, no to było ciut wcześniej, tak? Natomiast później jak już okazało... Wielka strata dla polskich sił powietrznych, ale zyskaliśmy my jako dziennikarstwo sportowe. Romanie, ja chciałem uzupełnić troszeczkę to pytanie Kuby o taką refleksję, że rzeczywiście jak troszeczkę rodził się ten piłkarski YouTube, gdzie dzisiaj to jest no gigantyczny już rynek, gdzie wchodzą redakcje, gdzie mamy Kanal Plus, Meczyki, kanał sportowy i mnóstwo twórców, on jest niesamowicie silny. Ty byłeś tam prekursorem i może miałeś taki stereotyp po tej telewizji, po tych występach, że myśląc o tym, kto pierwszy wymyśli, że hej, wejdźmy na ten YouTube, wejdźmy na to medium, no nie spodziewałem się ciebie i to było dla mnie takie zaskakujące i wiem po rozmowach z niektórymi kolegami, że też, kurczę, wow, wszedł na ten YouTube, skrócił dystans, zbudował swoją społeczność i to było, może właśnie to kwestia tego, że w zupełnie nowym środowisku się pojawiłeś, ale to była twoja decyzja, żeby na to środowisko postawić. Jak ty na to patrzysz? Może, wiecie co, ja szukałem konwencji. Jakbym miał dzisiaj powspominać, to na koniec dziennikarz jest aktywny, prawda? Coś próbuje robić. No mało jest leni w tym zawodzie, tak? Większość dziennikarzy, jeśli pracuje przy czymś fajnym, no to pracuje z pasji, a już przy futbolu, no to trudno nie pracować z pasji. Naprawdę, i to nie są kity, no. Słuchajcie, można robić wiele rzeczy w życiu. Ja mogłem robić wiele rzeczy w życiu, skończyłem prawo, miałem różne propozycje jeszcze później jako dziennikarz różnych dziwnych rzeczy robienia. Najdziwniejsza propozycja w takim układzie, jaką miałeś? No nie wiem, prezes Cupiał by proponował w Wiśle, ale na przykład ja się w ogóle mu nie widziałem jako papuga, prawda? Ja nie mam konwencji tego, że będę rzecznikiem prasowym. No to on myślałem, że jako bramkarz, to jednak jako prawnicze kwestie. Wiecie co, to bym miał epizod w Wiśle grania z Żurawskim, Kosowskim i tak dalej. To by było ciekawe, jakbym tam bronił zamiast Angelo Iga czy paru innych tam golkiperów. No z tego co pamiętam, to akurat tam z bramkarzem często był problem, więc nie zdziwiła mnie nawet taka pomoc. W klatce to by było ten. Natomiast słuchajcie, w dziennikarstwie próbujesz różnych rzeczy, tak? Ja próbuję różnych rzeczy, tak? Dorastam na przykład, dojrzewam do tego, żeby w końcu przełamać niemoc twórczą, jeśli chodzi o książkę. Bo ja dziś się zatrzymałem na Zibi, czyli Boniek, no i kilka lat nie napisałem żadnej, a kusi mnie kilka tematów, tak różnych tematów, mam trzy tematy jakby, które mnie gdzieś by interesowały i gdzieś bym znowuż poświęcał poranki albo wieczory na to, żeby gdzieś książkę pisać. Nie jest to łatwe, bo no, pamiętajcie, macie też pewnie życie rodzinne, tak? No to też ja... Też mnie dotyczy i staram się jakoś naprawdę, a mój mały to w ogóle mnie aktywizuje do grania w piłkę, Tak? Wiemy, wszyscy widzieliśmy filmik, na którym zakładasz mu siatę z wielką radością. Teraz już by się nie dał, bo już parę miesięcy minęło i wszedłby na wślizgu człowieku i większy zawodnik zostałby powalony na piasek, także natomiast... A który rocznik? Który rocznik jest młody? Młody jest rocznik 2017, tak? Więc... A, to rok młodszy od mojego, bo ja mam 16. Więc...
świetnym wieku, już do aktywizacji po prostu jest gość i ja go w ogóle nie namawiam na futbol. To on mnie namawia na futbol, to on po prostu namawia mnie na futbol. Ja nie mam jakiegoś przekonania, że on będzie piłkarzem. To jest w ogóle jakaś abstrakcja dla mnie raczej. Pamiętajcie, promil dzieciaczków, którzy zaczynają grać w piłkę, tak naprawdę gra. Natomiast on ma fan z tego. Oglądał Euro, ja byłem w szoku, bo on oglądał Euro w 2021 roku, czyli miał 4 latka. Do dzisiaj, słuchajcie, włoscy piłkarze, to jest po prostu dla małego Rocco, Gigi Donnarumma, no to jest w ogóle, to jest bramkarz, tak? Gigi Donnarumma, bo widział, co on wyprawiał. Natomiast to, jak oglądał Mundial, to przeszło no, w ogóle nasze z małą małżonką najśmielsze oczekiwania, bo on po prostu się tak wciągnął, tak się wkurzył na Roberta Lewandowskiego, jak ten nie strzelił karnego z Meksykiem. Także później w ogóle tak był ciekawy Argentyny, nie wiem, nagle się wkręcił w Argentynę, nie było Italii. Natomiast to dzisiaj potrafi grać Italią. Nawet częściej gra Włochami niż Argentyńczykami, ale Argentyna i ten Messi, ta jego historia po prostu spowodowała, że on gdzieś kibicował tej Argentynie w czasie turnieju, a to nie było takie łatwe kibicowanie, bo tam dramaty się rozgrywały, oni z grupy mogli nie wyjść, karnymi z Holandią przegrać, prawda, tam Australijczycy ich nawet straszyli, no to nie była taka łatwa historia, no półfinał był stosunkowo najłatwiejszy, finał to w ogóle się wymknął wszelakim jakby konwencją, bo to był, nie wiem, czy nie najpiękniejszy finał Mistrzostw Świata. No i tak to jest. Tak Romanie, skoro wywołaliśmy ten temat, myślałem, że przejdziemy do niego troszeczkę później, ale skoro jesteśmy, powiedz, czym zaskoczyło cię ojcostwo? Wiecie co, no, nie wiem, czym mnie zaskoczyło, nie wiem, ja zawsze no, miałem... Żeby ośmielić, to ja się podzielę swoją historią, że ja teraz jestem ojcem dwóch synów, 7-letniego i 4-letniego. Mówię, że nie jestem gotowy na ojcostwo, że to jest jeszcze dla mnie za wcześnie, żeby być ojcem. I jak to mówię, to mówię, no ale już masz swoje lata. Mówię, no mam już nawet dwóch synów, ale nadal nie czuję się gotowy na być ojcem. Nie czuję się gotowy na pełnienie tej roli w sposób chociażby średni, a co dopiero satysfakcjonujący. Ja czuję, że bardzo mnie zmieniło na przykład wewnętrznie. Tak? Jestem ciekaw, czy jak ty do tego podchodziłeś. Ja mam córkę nastolatkę i teraz synka kilkulatka. Jakoś, wiecie, no to jest tak... Ja jakoś, nie wiem, lubię dzieci w ogóle. Dla mnie obcowanie z dziećmi nie jest specjalnym problemem, tak? Moja żona ma czasami wątpliwości, na przykład, czy ja sobie dam radę, tak? No bo ona na przykład zdalnie pracuje, a ja muszę zagospodarować małego i miałem tu taki eksperyment latem, 3 tygodnie, żeby codziennie z nim coś wymyślać. No i dałem radę, także futbol był motywem przewodnim, ale spokojnie, są autka też, po prostu Monster Trucki, teraz wcześniej Mario Kartsy i po prostu różne rzeczy gramy. No, nie wiem, człowiek chłonie świat. Ja miałem też taką bardzo bliską relację z moim tatą i tata był dla mnie niesamowicie ważny i brakuje mi go bardzo, mimo że odszedł już ładnych parę lat temu, naście lat temu. Także też była wielka różnica w wieku. A między... Kim był twój tata? Zaszczepił w tobie jakąś tę piłkarską pasję, czy zupełnie od innej strony był dla ciebie ważny? Był inżynierem i to w ogóle... Latał na myśliwcach, bo skończył Politechnikę Wrocławską, Wydział Silników Lotniczych, a później skończył AGH Wytrzymałość Materiałów, zajmował się tytanem. W ogóle wtedy to był absolutny przełom, jeśli chodzi o metale. I w ogóle no, był inżynierem, natomiast był też prezesem Górnika Złotoryja. No, więc wiecie, ludzie łączą różne role w swoim życiu. Można z nim było porozmawiać o lotach na Księżyc albo na Marsa i potrafił przeliczać rzeczy w głowie, które ja miałem problem z tym zawsze, już tak to zostanie. A widzę, że mój synek idzie po dziadku, tak, liczy różne rzeczy, tak, bardzo jestem zdziwiony w ogóle, jak łatwo mu przychodzą liczby. Może też po mojej małżonce, bo ona też... skończyła SGH i jakby ma łatwość taką obliczeniową,
różnych rzeczy. I natomiast ja okazuję się bardziej humanistą, aczkolwiek podróże w kosmos, stąd mówiłem wam o tym pilocie myśliwca nieprzypadkowo, bo ja w ogóle jako młody chłopak strasznie się wciągnąłem w ogóle w lotnictwo, sklejałem modele samolotów, P-11C, kultowy myśliwiec II Rzeczpospolitej, walczący z Messerschmittami, a później nasi, którzy się przesadzili na Hurricane i Spitfire'y w Wielkiej Brytanii, Dywizjon 303 jest tego symbolem. To mnie wszystko interesowało, no ale futbol to po prostu, ja nie wiem, jak ja byłem dzieckiem takim mającym 10 lat, to ja 5-6 godzin grałem w piłkę. Naprawdę... To jest po prostu tak wciągające było. Wiecie, teraz jest więcej jakby więcej zajęć. Natomiast nie jest tak, że my dzieci, te złotoryi w latach, nie wiem, 70. czy 80. nie mieliśmy zajęć. Tak? No my sobie te zajęcia znajdowaliśmy. Każdy miał inny sposób. Ja pamiętam, wybierałem się takim autobusem czerwonym, linia 22. Właśnie ciekaw jestem, czy jest dalej połączenie z Legnicą do Empiku, bo tam miałem kieszonkowe od taty i mogłem nakupować tych różnych książek, wydawnictw, co tam się nie kupowało, także różne rzeczy się kupowało, jeśli chodzi o lektury i rzeczywiście dom był zawalony książkami, także no, tak się człowiek jakoś rozwijał, czy starał się rozwinąć. Ale nie skończyłem, nie wiem, czy te tematy was w ogóle interesują. Znaczy, tak. Ja jedną rzecz chciałem dopytać, bo powiedziałeś o tacie i to mnie tak poruszyło. Jedna jakaś cecha, którą zaszczepił ci tata i wiesz, że to jest bezpośrednio od niego i bardzo ważne w twoim życiu się okazało? Wiedza, że to po prostu zawsze buduje. Jak coś wiesz, to tylko lepiej, nie? To dowiedzieć się. Wiecie, jednak na koniec, jeśli jesteś dziennikarzem i nie wiesz, to masz problem, tak? Ale w różnych zawodach wiedza się przydaje, ale w dziennikarstwie, wbrew pozorom, wbrew takim mitowi, że my dziennikarze to nic nie wiemy, to jest właśnie taki jeden z mitów, tak? Bo dlaczego ja obejrzałem kilka waszych formatów i to nie teraz przygotowując się do programu, tylko ktoś mi powiedział, a zobacz te tryków, zobacz jak oni fajnie podeszli do tematu i przeanalizowali pewne rzeczy, posługując się faktami, tak? No mnie zawsze interesuje fakt, informacja, konkret, tak? Jeśli ja uczestniczę w dyskusjach publicystycznych, w rzeczonym kafe futbol, tak? Czy w studiu telewizyjnym, czy na YouTubie, whatever, no chciałbym, żeby przekazać jakąś wiedzę. Oczywiście, ja nie jestem dzisiaj dziennikarzem newsowym, tak? Czasami się zdarza coś napisać, coś gdzieś wiem, coś gdzieś usłyszę, z kimś rozmawiam, natomiast z reguły ja komentuję rzeczywistość, no ale komentując tą rzeczywistość na X-ie choćby, krócej, na YouTubie mogę się rozgadać, tak u was mogę włączyć i robić live, 60 minut zwariowałem i gadam. To tak jak Zbigniew Boniek, jak popatrzył na pierwsze moje transmisje na YouTubie, mówi: ładne odezwy do narodu tutaj robisz wieczorową porą. No bo to było takie wciągające, wiecie, że sobie siadasz i nagle coś się stało i ty sobie komentujesz na tym YouTubie. Przypomnieliście mi to, ten YouTube, bo rzeczywiście, to wam jeszcze opowiem jedną rzecz. Szukając konwencji, ja zrobiłem kiedyś, słuchajcie, na Instagramie live, którego bardzo żałuję, że on się nie zachował, bo Instagram wtedy nie pozwalał zachowywać jakby live'ów. To był live urokliwy, po prostu przeciekawy, dla mnie fascynujący, bo to był z taką postacią, którą ja szanuję, uwielbiam i po prostu mam do dzisiaj kontakt, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie rozmawiamy, Antoni Piechniczek. Byłem u niego w domu po raz nasty. Przy słynnym kominku? Nie, wiecie co? To było lato. To był sierpień albo wcześniej, było bardzo ciepło. On ma taki taras z widokiem na góry, na Beskidy. No po prostu miejsce absolutnie magiczne. Ja na tym tarasie, po prostu jak to ja, co mówię, a gadaliśmy piątą godzinę, my jesteśmy na ty w ogóle. To jest przywilej, honor, że mogę powiedzieć Antoni. A jest tak czarujący gość, po ludzku też. Oczarowałby was na takim live'ie nieprawdopodobnie. Ja mówię: Antoni, to ja coś jeszcze nagramy. No dobrze, dobrze. I on rzeczywiście przez ileś tam opowiadał różne fajne historie, aż dokładnie nie pamiętam treści tego live'a,
ale no, mówił w punkt, mówił, że wiesz, dowcipnie, mówił ciekawie, mówił interesująco, ale ten live na Instagramie, on znikał wtedy po 24 godzinach. To wiecie, jaki to jest ból zniknięcia. I teraz co zrobić? No zrobiliście live na Instagramie, on zniknął, no to jaka konwencja? No to live'y na Facebooku, ale ja Facebooka nigdy jakby, tak jak nie mam problemu z konwencjami różnymi w życiu, jeśli chodzi o dziennikarstwo, to Facebook, ja w ogóle to nie była jakby, ja miałem tego Facebooka, ale w ogóle do niego nie przywiązywałem wagi, bezpośredni kontakt z człowiekiem. Dla mnie pisanie na Facebooku było mniej naturalne niż zadzwonienie na przykład do gościa czy pogadanie po prostu. Ja żyję z ludzi tak czy inaczej, więc ten Facebook mnie nie przekonał, ta zabawka Zuckerberga, więc sobie tego Facebooka nie poczułem. W pewnym momencie słyszałem od kilku osób, że YouTube jest ciekawy. No i gdzieś robiąc live na Facebooku, zgłosił się do mnie Marcin Talik, taki dzisiaj mój przyjaciel, naprawdę nie waham się tego słowa użyć, bo idziemy ramię w ramię i to jest informatyk z Krakowa, ma swoją firmę Allset i mówi: panie Romanie, wtedy jeszcze, ja skracam zawsze dystans, mówię Roman, ale pierwsze zdanie było: panie, a może by tak na YouTubie coś zrobić, tak jak pan tu robi na tym Facebooku. Ja mówię: na YouTubie, no właśnie, ktoś mi już o tym mówił, no to spróbujmy. I rzeczywiście, żeśmy pracowali nad tym, to nie było tak, że pstryknęliśmy w palec, bo chyba się spotkaliśmy w Warszawie w jakiejś pizzerii w listopadzie albo w grudniu 2017 roku, a projekt wystartował w 2018 w marcu, przy okazji meczu Polska-Nigeria we Wrocławiu, bo chcieliśmy, żeby miało to konwencję też jakiegoś brandu, prawda? Notabene tym brandem to myślałem. Ja napisałem dwie takie książki, prawda o reprezentacji. Ta prawda mi cały czas gdzieś chodziła po głowie. Prawda o futbolu, taka była pierwotna nazwa. Ale moja małżonka Kasia mówi: to nie brzmi, to prawda futbolu, mówi do mnie. Ja mówię: Kasia, wygrałaś. To jest to, Coca-Cola to jest to. Także i zostało w takiej dyskusji przy kawie porannej gdzieś kiedyś. Ja mówię: Kasia, jakie hasło do tego wszystkiego? No prawda futbolu przyszło jej naturalnie i to zostało, i żeśmy rzeczywiście stworzyli gdzieś taki logotyp tego wszystkiego, i prawda futbolu ma sens dla mnie jako autora, do końca świata już będzie miała sens, nie? No bo ja sobie tu będę zawsze coś mógł skomentować, jakąś część futbolu, jakiś mecz, jakieś kulisy, jakąś postać, etc. A trudno było się przestawić, bo wydaje mi się, że to jest tak naprawdę klucz, że z takiej formy studyjnej, gdzie są pewne ramy, ale co najważniejsze, gdzie nie ma odbiorcy tak naprawdę, bo dla mnie to jest taka największa różnica między tym dziennikarstwem, które robi się na YouTubie między innymi, czy na portalach, gdzie sekcja komentarzy jest bardzo rozwinięta, i tutaj na pewno będę wspominał Weszło jako wielką szkołę życia, ale taką pozytywną szkołę życia i nauki dystansu do samego siebie. No bo w studiu mówi się do kamery, mówi się do zgromadzonych gości, można zamknąć drzwi, wyjść i właściwie to jest tyle. Natomiast na YouTubie cały czas można zerknąć na czat, znaczy, co on fanzoli, co ten gość jest za odklejeniec, ja nie mogę, potem tam, nie wiem, fan widoku z okna Michała Pola. Pamiętajmy o tym, że nickname'y czasem też są takie, że jeśli się przeczytaje na wizji, to można się naciąć. No i cały czas jest to starcie z widzem, starcie z konsumentem, który ma swoje wymagania, który... Ale myślicie, że to jest starcie? Ja to, wiecie co, tak nie postrzegam tego. To jest dla mnie ciekawe czasami. Ja nawet się czasami gdzieś tam bardzo aktywizuję, jeśli chodzi o komentarze. Z drugiej strony czasami robię audycje, gdzie mam coś do przekazania i na koniec chciałbym po prostu przekazać swoją rację, tak, o tym. Ona może być dla kogoś ciekawa albo nieciekawa, może wzbogacić jego jakby spojrzenie na pewne rzeczy, tak. Pamiętajcie jedną rzecz, powiedziałem o tej wiedzy, ale naprawdę to nie jest przypadek, bo bez wiedzy, moim zdaniem, aktywność dziennikarska jest bardzo trudna. Nawet komentatora, ściśle rzecz biorąc, tak? Idziesz skomentować mecz. No to no ja zawsze coś czytam. Albo inaczej, ja dużo czytam, tak? Ale zawsze coś czytam pod konkretny mecz. Mimo że ja tych meczów, no nie wiem, nie liczyłem, ciężko to policzyć, bo
kiedyś komentowałem bardzo często mecze, natomiast dla mnie komentarz to też jest tylko pewna konwencja, bo ja mogę być w studio, mogę komentować to na YouTubie, mogę oglądać to i nie wiem, skomentować Wiksie, a mogę skomentować mecz jako taki, tak? Mnie komentarz meczu bawi, nie mam z nim problemu, natomiast no też siłą rzeczy nawet jak komentuję dwie drużyny, które bardzo dobrze z nami śledzę, no jednak sprawdzam, analizuję, zastanawiam się, żeby wiedzieć kto, co, gdzie, jak, dlaczego. Znaczy, mnie chodzi chyba Kubie też o to, że nie wszystkim dziennikarzom, którzy byli bardzo mocni w telewizji, przysłużyło się przejście do internetu. Okazało się, że to jest zupełnie inne środowisko i ten nieustanny ping-pong z widzem wychodził dla nich, no ostatecznie coś tracili. Ty na tym bardzo zyskałeś, na przejściu do zupełnie innego środowiska, jakim jest YouTube, do zupełnie innej relacji z widzem. I tu jest to, do czego nawiązałem na początku. Nie chodziło o to, że skracanie dystansu, tylko że dystans do siebie, który wydaje mi się, że pojawia się z czasem i się od początku zastanawiałem tak naprawdę naszej rozmowy, czy przygotowując się do naszej rozmowy, czy można się nauczyć dystansu do siebie, bo wydaje mi się, że przy przejściu na YouTube, czy przy przejściu generalnie w taką przestrzeń, gdzie te komentarze są bardzo mocno rozwinięte, no ktoś pozbawiony dystansu ma trudno, żeby nie powiedzieć wprost, że jest momentalnie kasowany przez rzeczywistość, bo bez dystansu się zwyczajnie nie da. Dystans jest niezbędny na YouTubie. Zgadzam się, tylko pamiętajcie jedną rzecz. Ja też byłem jednym z pierwszych dziennikarzy sportowych, który był na dawnym Twitterze, dzisiejszym X-ie, tak? No i na koniec, jak za chwilę masz 100 tysięcy tych obserwujących, czy subskrybujących, obserwujących chyba na X-ie jest, no to, a ja mam teraz prawie 400 tysięcy. No, jakbym nie miał dystansu, to bym zwariował. No to wiecie co, no na koniec każdy ma prawo do tego, żeby coś pisać i tak dalej, jak zachowuje jakieś ramy kultury, no to wyszydzi, wyśmieje czy podważy. Okej, no to dobra. Natomiast wydaje mi się, że większość ludzi, która śledzi Romana Kołtonia w mediach społecznościowych, tak, no to no ma jakieś przekonanie, że ten gość no coś może pomóc, dostarczyć, zastanowić przynajmniej, nie wiem, zainspirować. Ja inaczej nie traktuję mediów społecznościowych. Ja sobie też śledzę media społecznościowe, no X-a, tak? Ale po co mi ten X jest, tak? Żeby no gdzieś wiedza, tak? No, czytam, tam są rozwinięcia, wchodzę w teksty, tak? I tak dalej, i tak dalej. No, pozwala mi to jednak gdzieś spojrzeć na pewne rzeczy, no. Bawię się tym. No. Ja nie mam z tym problemu jakiegoś, wiecie, ja nie robię konwencji. Po prostu nie każdy tak działa. Są dziennikarze, którzy wręcz uciekali z Twittera, nie wytrzymywali tego, prawda? Tej krytyki, haseł, tak? Bardzo tak nerwowo reagowali. Tak. Właśnie, no tak, no właśnie. Nie, ja to nie mam z tym problemu, naprawdę. No mówię, ja, wiecie co, na koniec jest też problem, czy cię to spala, czy cię to zjada, czy cię to ten, nie, to spokojnie, no ja jestem dziennikarzem, na przykład ja muszę i chcę, na przykład ja uważam, że to jest problem mediów, ale no Jarosław Królewski mi ostatnio poprawiał, mówił, że nie jest to taki problem, że ja jako Roman Kołtoń zawsze wypowiadam jak swoje zdanie, jak ja palnę coś o Lewandowskim albo Kagała, tak, no to powiedział Roman Kołtoń, a nie Iksiński, Grekowski czy Jajo, tak? Także i na przykład ja uważam, że jest to jakiś problem mediów społecznościowych w tym dłuższym dystansie, że one są anonimowe. Dla mnie nie ma problemu przypisania tego do ID, do kompletnego imienia, nazwiska, twarzy, prawda? No wy się nie wstydzicie, Kuba czy Leszek, swoich poglądów, myśli i tak dalej. Tylko ja twarzy. To jest, na tym się kończy z tym. I fryzur ewentualnie. No właśnie. Wiecie, ja też nie mam problemu, jeśli ja zabieram głos w sprawie, nie wiem, Czesława Michniewicza, tak? No to nie jestem jakimś kątem, nie wiem, tam gość ze Złotoryi, albo Marcin Cyferki, to jest takie bardzo popularne. Marcin Cyferki 0789 i tak dalej. Nie wiem, wymyśliłbym jakiś pseudonim bardzo ciekawy i bym szalał. Także, ale nie, to jest w ogóle, ja jakoś, wiecie co, zawsze miałem przekonanie, nie wiem, może to trochę jest tak, że ja jestem jednak po prawie, więc jestem legalistą. I uważam, że naprawdę no, imię, nazwisko, wizerunek,
to jest coś absolutnie normalnego. Zdziwił mnie trochę Jarosław Królewski, jak tu gościł 2-3 tygodnie temu, z nim rozmawiałem na Prawdzie Futbolu i on, nie, no tak, to niech sobie piszą, co chcą. Znaczy ja nie mam problemu, żeby pisali, co chcieli, tylko żeby właśnie każdy pisał pod prawdziwym tym jakby imieniem i nazwiskiem. I wtedy możemy sobie polemizować i tak dalej, nie? A po tym IP mi się przypomniało, że... Słuchajcie, bardzo często jest tak, że ludzie się na przykład nie zgadzają z czymś. I na przykład jak wy postawicie tezę, a ja postawię kontrtezę, to ja lubię przyznać rację. Jak macie rację, bo możecie nie mieć racji, to może być spór, który będzie trwał, tak? Nie wiem, ostatnio dyskutowałem z Bożydarem Iwanowem na temat ciężarówki betoniarki, którą przyniosłem do studia w sprawie Czesława Michniewicza. Ja betoniarki to dzisiaj bym nie wycofał pod adresem Michniewicza, tak? Nie wycofałbym po prostu. Dla mnie to jest charakterystyka tego, co się stało na mundialu. I okej, poza innymi sprawami był problem ze sposobem gry tej drużyny, tak? To było cierpienie, a nie tworzenie. Mi się to nie podoba, bo ja uważam, że my Polacy nie jesteśmy skazani na małość. Dlaczego? Znaczy my zawsze mamy myśleć, zabarykadować się i po prostu postawić te worki z piaskiem i strzelać za winkla i to jest tylko jedyna metoda na to, żeby podbić świat. No to nie wiem, to piloci w dywizjonie 303 tak nie robili. No. Lecieli na te Messerschmitty ME-109, które były dużo szybsze. Dużo szybsze były niż P-11C i Hurricany. Hurrikan też był ze 100 km wolniejszy, był bardzo zwrotnym samolotem, ale wolniejszym. Ale dlaczego nie walczyć czasami o swoje z otwartą przyłbicą? Powiecie tak, no konwencja wojny do futbolu. No futbol jest swego rodzaju konwencją wojny, tak? Ale czy my zawsze mamy się wskazywać na to, że będziemy dostawać po pupie? No nie, walczmy. No. Wielcy polscy trenerzy, słuchajcie, ja obcowałem z nimi wszystkimi. Naprawdę, i Kazimierz Górski, gościłem u niego kilka razy w domu. Raz jako młody chłopak posmakowałem metaksy. Wieczór, już wychodzisz, a 5 godzin tam byłem, czy 6. Roman, już wychodzisz, przyszedłem na jakąś rocznicę, wysłano mnie tam 25 lat, od nie wiem, czy Wembley, czy Mundialu w 74. No przeciekawe to było. Później byłem z kamerą, z Marianem Kmitą kręciliśmy niesamowity taki dokument z Kazimierzem Górskim. Mój przyjaciel Janek Grzegorczyk namówił Kazimierza Górskiego niesamowitą opowieść o Erneście Wilimowskim. Po prostu ciarki do dzisiaj, ona jest wykorzystywana medialnie, ta opowieść Kazimierza Górskiego, więc miałem do czynienia z tymi wszystkimi ludźmi. Słuchajcie, wczoraj rozmawiałem z Jackiem Gmochem, bo mówi, Roman, musisz mnie trochę przygotować, bo ja go rozgrzewam czasami w takiej dyskusji, bo idzie teraz do meczyków i gdzieś tam szuka różnych fraz i polemizuje ze mną, także ja go lekko prowokuję i tak dalej, i tak dalej. Także jest to bardzo, bardzo wciągające. I ci goście, ci wybitni trenerzy, Antoni Piechniczek, on jest absolutnie niedocenionym trenerem, moim zdaniem przy wadze tego, co zrobił, nie? A ten gość się nie bał w życiu, on się po prostu nie bał. On jako trener się nie bał po prostu, on podejmował tak trudne decyzje i działał bo na przykład wszyscy selekcjonerzy teraz, słuchajcie, narzekają, mało czasu, trudno jest, presja, terminy i tak dalej. To Piechniczek był w tak ekstremalnej sytuacji, że żaden Probierz, Michniewicz, Paulo Souza, Santos nie jest porównywalny. W ogóle nie ma porównania, rozumiecie? Ja wiem, że był PRL, że mógł zrobić długie zgrupowanie, tylko zawiesili mu paru piłkarzy czołowych, którzy byli, tak? I wkraczał na stanowisko selekcjonera i powołał 3 legionerów zagranicznych klubów, zaryzykował niesamowicie, a też wtedy opinia publiczna była taka, żeby tych za dolary nie powoływać, tak? A on zaryzykował, Tomaszewski, Lato, Szarmach przyjechali, ale miał zawieszonego Bońka, Młynarczyka, Żmudę, Smolarka, no to tam Żmudę chyba przywrócił PZPN na łaskawą prośbę, tak? I musisz wygrać. Terlecki został niestety zawieszony. To tutaj po tej białej stronie Łodzi to cały czas żyje w nas bardzo mocno, jak potraktowano
naszego świętej pamięci Stanisława, więc no ale tak, to jedynie potwierdza, bo takie tak, legendy jak ja słyszałem. Zaznaczony. Nie wiem, czy by grał w drużynie trenera Piechniszka, no ale tak, oczywiście, no tak, oczywiście. Słyszałem takie legendy o tym, co wyczyniał na boisku Stanisław Terlecki, że wydaje mi się, że grałby nawet w drużynie Galacticos w Realu Madryt, jeśli bazując na tym, co mówią rodzice, co mówią dziadkowie. Fenomenalny był w ogóle gość, słuchajcie, to gmoch rzeczony. To on pierwszy mecz kadencji grał z najtrudniejszym rywalem na wyjeździe bez żadnego meczu międzypaństwowego. A drużyna była zniszczona psychicznie, bo przegrała finał Igrzysk Olimpijskich w Montrealu z NRD 1-3. Tomaszewski uciekł z boiska w trakcie. No też ŁKS-iak, także uciekł w trakcie meczu, bo Niemcy mu strzelili szybko dwie bramki. Rozumiecie, i mija parę tygodni czy parę miesięcy i on bez meczu międzypaństwowego musi wystawić skład, nie pomylić, i wystawia Staszka Terleckiego. Notabene znałem go, nieprawdopodobna postać, gawędziarz niesamowity, przeciekawe i przetrudne życie, niesamowita historia. Ja w ogóle byłem u niego kilka tygodni przed śmiercią, bo byłem z takim moim przyjacielem ze Stanów, Janusz John Marciniak, który dał mi taką kopertę zdjęć Kazimierza Dejny. Kiedyś się poznaliśmy przy kawie w Warszawie i pojechaliśmy właśnie wtedy do Adama Topolskiego i pojechaliśmy do Staszka Terleckiego i odwiedziliśmy go w Łodzi przy tej dawnej fabryce papierosów. Gdzieś tam miał mieszkanko komunalne, no i opowieść jego była no, nieprawdopodobna, kilka godzin tam spędziliśmy u niego, to było chyba w listopadzie, on chyba w końcu grudnia zmarł, także napisałem nawet z tego taki reportaż o tej wizycie u Stana Terleckiego, no taka no, trudna życiowa historia, no, nie ma gwarancji, nawet jak jesteś fenomenalnym piłkarzem, że wszystko się uda w życiu i będzie okej, okay, nie? Jak jesteśmy przy Stanisławie Terleckim, to nie mogę nie nawiązać do tego, co w naszych programach opowiadam za każdym razem, kiedy Stanisław Terlecki, od razu, żeby przejść do tych weselszych kwestii w jego życiu. Anegdota o zegarkach. Słyszałeś może, Romanie, anegdotę o zegarkach Stanisława Terleckiego? Nie, przypomnij, może słyszałem, ale nie pamiętam. Przesłuchanie, afera na Okęciu, wiadomo, jedno z wielu przesłuchań w którejś z ówczesnych instytucji. Nie pamiętam dokładnie nazw, wiadomo też, że tych instytucji było wtedy sporo. I Stanisław Terlecki przesłuchiwany, pojawia się pytanie, czy na pewno to była 8:00, kiedy się cała sprawa wydarzyła. Terlecki mówi, no 8 była, 8, ale czy na pewno 8:00? I Stanisław Terlecki znudzony mówi tak, mogła być nawet 8:05, bo na tych waszych radzieckich zegarkach i tak ten czas chujowo chodzi. I to był Stanisław Terlecki w pigułeczce, jeśli chodzi o to, jak on traktował wszystkie autorytety, jak traktował wszystkie konwenanse. To ja bym chciał połączyć ten wątek historyczny z takim bieżącym, bo poprzez postać Zbigniewa Bońka. Romanie, nie da się ukryć, że znasz się bardzo dobrze ze Zbigniewem Bońkiem. Jaka jest prawda o Bońku? Ponieważ teraz znowu jakby Boniek potrafi, dla mnie ma to coś niesamowitego w tym momencie, że potrafi swoją postacią dotrzeć nawet do tych najmłodszych odbiorców w tym momencie. Tak? On jest, ma ten dystans, zatańczy na 18, wrzuci to od razu na Twittera. Ja znam z dobrze potwierdzonego źródła, że jak Zbigniew Boniek napisze dobrego tweeta, to dzwoni do znajomych zapytać. Widziałeś, jakiego tweeta dałem dobrego? Czytałeś, jak się poniosło? On tym żyje. To jest ciekawe, prawda, że jednak człowiek to mający swoje lata, a tak doskonale bawiący się w tych nowych mediach. Jak ty nam patrzysz na Zbigniewa Bońka od tej strony, jako postać medialną? Słuchajcie, no i właśnie to pokazuje, że inteligencja pozwala gościowi, nie wiem, jak powiem przed 70, to lepiej powiedzieć, że 60-kilkuletniemu, ale bawić się konwencją X-a, tak, czy Twittera dawnego, tak, no się po prostu tym bawi. A wiecie, że ma absolutną świadomość, że to jest trochę zabawa, tak. Oczywiście czasami zabiera głos poważnie, czasami chce coś podkreślić, coś zaszczepić, czemuś się przeciwstawić, ale czasami też absolutnie włącza mu się tryb, ja to ostatnio powiedziałem, to się lekko zdziwił, tryb Zbigniewa Bońka. Tryb Zbigniewa Bońka polega na tym, że wzbudza emocje, tak? Jakąś polemikę, że zaczepia, że prowokuje, tak? Natomiast Zibi mówi, że on stara się być poważny. No
Kiedy jest poważny, to jest poważny, bez dwóch zdań, natomiast kiedy włącza mu się konwencja Zbigniewa Bońka, to nie jest nic złego, tylko to jest pewna gra, prowokacja często, ale on prowokował jako piłkarz. Już wtedy był, on po prostu czuje się jak ryba w wodzie w mediach, w ogóle w mediach, bo wy sprowadzacie to do X-a, prawda, do Twittera. Natomiast Zibi nie ma problemu z konwencją telewizyjną, prawda? Jak przychodził do Cafe Football, wszyscy mówili, bo ci się w ogóle nie odezwali, bo przez Zbigniew Boniek i wszystkim pozabierał mikrofony. Ale potrafił być też w tym sofistą czasami, tak? Używać takich argumentów typowo manipulacyjnych, prawda? No z jednej strony tak, ale z drugiej, jak przywołaliśmy Cafe Football, no to przecież legendarna wypowiedź o Kazimierzu Greniu, który był przymierzany do roli menedżera reprezentacji. Jak wtedy zachował bardzo długo powagę, że... No, znajomość języków, obycie na piłkarskich salonach i potem ten taki piękny śmiech, i że to jest pierwsza. Na koniec ludzie, pamiętajcie, funkcji publicznej, czy piłkarz jest w funkcji publicznej? No nieformalnej, ale jest generalnie. Wiecie, dzisiaj kluby starają się, kluby w ogóle wymyślają, na przykład wczoraj słyszałem od Pawła Gołaszewskiego, mojego kolegi, przyjaciela, który teraz aktywizuje Prawdę Futbolu Ekstra, bo chcielibyśmy, żeby tam było bardzo dużo polskiej ligi, polskich lig, Pucharu Polski, nie wiem, każdej sprawy z polskiego futbolu, która gdzieś na głównej Prawdzie Futbolu, gdzie czasami futbol międzynarodowy, czy reprezentacja wjeżdża, żeby on to robił. On usłyszał wczoraj w jednym klubie, że jakiś jeden piłkarz może udzielić jednego wywiadu przez przerwę zimową, rozumiesz, w jednym medium. No przecież to jest chore. No przecież to jest w ogóle, to są takie konwencje ci goście wymyślają, że to po prostu śmiech na sali. Ale dobra, no wymyślają sobie klub, że dany piłkarz może się raz wypowiedzieć w jednym medium, ale już w drugim medium się przez najbliższe 2 miesiące nie może wypowiedzieć, bo jest przerwa zimowa. No to są takie głupoty. To jak popularyzować futbol? No jeśli jakiś piłkarz interesuje, no to i chciałby się wypowiedzieć, to jaki jest z tym problem, żeby mógł się wypowiedzieć? W ogóle oni często teraz, piłkarze, nie chcą się wypowiedzieć też, tak? Bo często są za tą szklaną szybą, czy plastikową szybą, gdzieś tam w konwencji tych swoich mediów społecznościowych, bardzo nudno prowadzonych często, bardzo konwencjonalnie, bardzo marketingowo. I moim zdaniem to jest nieautentyczne. I piłkarze, którzy to autentycznie prowadzą konta, to ja sobie ich bardzo cenię, na przykład Grzegorza Krychowiaka. Jak gość zabierał głos, to ja wiedziałem, że zabiera głos Grzegorz Krychowiak, tak? Jak Grzegorz Krychowiak wchodził w polemikę z dziennikarzem, czy z Zbigniewem Bońkiem, prawda, w konwencji mody, ale i poważniejszych spraw, no to wiedziałem, że robi to sam Grzegorz Krychowiak, bo ma taką... Zobacz, Romanie, czy nie jest tak, bo to się nasuwa samo i często o tym z Kubą też rozmawialiśmy. Boniek, Lewandowski. Myślę, że taka dyskusja będzie jeszcze przez lata, jak już Lewy nawet skończy karierę, i porównywanie tych dwóch postaci od różnych stron. I to, co można powiedzieć o Bońku, a co trudno powiedzieć o Robercie, przynajmniej w tym momencie, to że Zibi jest autentyczny. Nawet jak się myli, nawet jak wrzuca jakieś rzeczy na Twitterze, które się nie obronią, nawet jeśli jego decyzje w PZPN-ie szczególnie późnym, na przykład sprawa Kasza, którą bardzo źle rozegrał, to jest jednak autentyczny, a u Lewandowskiego jest ta sytuacja, że wiesz, że tam jest dwór, który pilnuje każdego jego słowa, trochę stara się mu trzymać taki, nie wiem, kaganiec czy coś, kontrolować. To jest ta największa różnica między tą dwójką. Poruszycie, na godzinę macie z głowy, bo mogę tutaj zagospodarować. Natomiast... Ale Kuba, coś chciałeś dodać, tak? Tak, nie jest bądź dodać, bo widziałem, że ugryzłeś się w język. Ugryzłeś się w język, Leszek, jak mówisz, że może nawet Zbigniew Boniek wrzucić i powiedzieć jakieś różne rzeczy. Pamiętajmy, że Zbigniew Boniek wrzucił kołego wnuczka na Twittera raz. Do tego doszło. Była taka sytuacja na Twitterze. Słuchajcie, tylko pamiętajcie, bo dzisiaj konwencja też świata, który dzisiaj jest troszeczkę inna niż konwencja świata, który poznał Zbigniew Boniek, tak? I wiecie, że jest polityczna poprawność też w wielu aspektach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Kasz to nie jest Bońkowy. Halo, halo, kolego tutaj, Leszku, to Kasz to jest Kuleszowy. A Kasz jest, ale źle rozegrał Boniek Kasza. Dlaczego? Kasz już wcześniej chciał do kadry, zgłaszał asumpt, a Boniek był raczej przeciwny. O tym ale mówię tylko. Boniek ma rację. Ale to nie jesteś przeciwny Kaszowi? Nie ma zawsze racji, żebyście mnie tutaj, możemy jakąś sprawę przedyskutować. Zibi czasami nie ma racji, prawda? Natomiast w sprawie tych tak zwanych
pozyskiwanych piłkarzy, jak ja ich nazywam, no nie wiem, farbowane lisy, prawda? No powiecie, ale on ma... Ja słyszałem twoją wypowiedź, Meczyka, była bardzo ciekawa i moim zdaniem bardzo interesująca, natomiast Kasz to jest absolutnie naciągana historia polska, bo ja rozumiem, że ta karta polskości jest ewidentna, natomiast chęć gry w reprezentacji Polski była zerowa 3 lata temu, tak? Bo on myślał, że będzie reprezentantem Anglii, natomiast nie mogąc grać w reprezentacji Anglii, przychodzi do reprezentacji Polski. Okej, ty powiesz, że on coś wniósł. No wiesz, dla mnie nie do końca. Roman, ale to jest tak, że dzisiaj bardzo wielu ludzi nie określa się tylko przez jedną narodowość. I Maty Kasz jest tego przykładem. On nie jest tylko Anglikiem, tylko Polakiem. Więc ja idąc z duchem czasu szanuję to, jakie decyzje podejmował i rozumiem go, gdy mówi o tym, że mistrzostwo z Aston Villą jest dla niego ważniejsze. Rozumiem, że marzył o grze w reprezentacji Anglii, ale rozumiem, że może być też szczera chęć gry dla Polski mimo to. Jeśli jest szczera, super, lajkuję, naprawdę. Natomiast czy ona jest szczera, to się jeszcze okaże w historii. Bo pamiętaj, szczerość deklarowali Obraniak, Perkis, Polański, Benisz i ja później już nie widziałem tej szczerości. Naprawdę, odwracali się od reprezentacji Polski na pierwszym zakręcie i to swoimi decyzjami często się odwracali. Słuchaj, pamiętaj jedną rzecz. Ja jestem jednym z tych dziennikarzy, którzy w tym procesie uczestniczy kilkadziesiąt lat, bo to ja namówiłem z Matym Borkiem Jerzego Engela na Tomasza Zdebela i Zdebel nam pomógł w eliminacjach mundialu. Zagrał ileś tam meczów, był przyzwoitym środkowym pomocnikiem, który wyjechał jako dziecko do Niemiec. Z Podolskim się to nie udało, czy z Kloze, prawda? Wiecie, oni byli dużo lepszymi piłkarzami, już w bardzo młodym wieku, jako nastolatkowie, jednak Niemcy ich chcieli tak samo. Natomiast polskość Podolskiego to jest coś, co mnie wzrusza. Jego nastawienie nie tylko do Górnika, do Polski po prostu, to jest coś nieprawdopodobnego. To, jak on zawsze traktował polskich kibiców, polskich dziennikarzy, Kloze się odwracał na pięcie i nie chciał pół słowa powiedzieć po polsku. A Poldi wychodził do dziennikarzy, wszystkimi się przebił piątkę albo ich przytulił i po śląsku tam powiedział, w czym rzecz, jak kropnął 2 bramki Borucowi. Tak? Polskość to jest coś, ja się zgadzam z tym. Pamiętaj, ja jestem człowiekiem z Kresów i też, bo mój tata jest z Kresów, i jednym z ostatnich transportów repatriacyjnych w 1945 z Wołynia przyjechał na ziemię odzyskane do Wrocławia. Więc dla mnie polskość to jest we mnie, bo mój tata miał polskość, my jesteśmy Polacy. Czy my mamy różne korzenie? Oczywiście, że mamy różne korzenie, bo jakbym tu wam opowiedział o moich korzeniach, to też by była pewnie ciekawa historia. Więc natomiast nie wiem, czy dla naszych słuchaczy, natomiast polskość to jest też różnorodność, to jest też... My jesteśmy bardzo różnorodni, tak? Bo Rzeczpospolita, ja jestem historykiem, więc wiecie, mnie tutaj to wciąga taka dyskusja tylko, Rzeczpospolita, obojga narodów, no to zdajecie sobie sprawę, że to setki lat jakby tworzenia jednego państwa z Litwinami, a przecież to byli też Rusini i tak dalej, ale to byli Żydzi, którzy napisali nieprawdopodobną historię Rzeczpospolitej i tej obojga narodów i drugiej, i PRL-u i trzeciej, więc po prostu my jesteśmy tak różni, najwybitniejsi polscy poeci, to przecież mają często pochodzenie żydowskie i to są kapitalne historie. My jesteśmy, właśnie Holokaust nas Polaków dotknął, dlatego o polskości ja mogę rozmawiać ile chcecie i nie chcę kwestionować polskości Kasza, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Natomiast już nastawienie do Polski często, to ono wyjdzie w praniu, ono wyjdzie w życiu, bo Polański się odwrócił od reprezentacji Polski na pierwszym zakręcie. Powiedział pod adresem Nawałki, wy trenujecie jak juniory. No i co się okazało? No jak juniory, ale był ćwierćfinał Euro. Bez tego Polańskiego poradziliśmy sobie. Więc naprawdę nastawienie... Słuchaj, ja zrobiłem pierwsze zdjęcie Olisadebe z koszulką reprezentacji Polski. Ja go wykonałem swoim aparatem fotograficznym wtedy, bo nie było takich telefonów, które robią zdjęcia. Miałem koszulkę, co prawda, Tomasza Kłosa z dwójką, więc trochę dziwnie to wyglądało, ale nie pamiętam, czy zagięliśmy już tą dwójkę. Tu już Orła pokazywał na Polonii, zrobiłem taki materiał z Emanuelem Olisadebe i czerwona taka koszulka była Tomka Kłosa z jakiegoś tam meczu i wykonana fotografia. I ja byłem... Słuchaj, na koniec, żyjesz w Polsce, chcesz grać dla Polski, dlaczego ja mam ci to odmówić, tak? Za chwilę masz, paszport jest tylko potwierdzeniem obywatelstwa.
A my zapominamy, bo paszport to jest dokument jakiś, tak? To jest dokument, jakiś dokument. Natomiast na koniec to jest obywatelstwo Rzeczpospolitej. To jest coś niesamowicie ważnego, istotnego. Ale ten paszport, ten dokument jest czasami pozyskiwany tylko dlatego, żeby, nie wiem, pokazać się albo nie podlegać przepisom Unii Europejskiej, obcokrajowców spoza Unii w niektórych ligach. Wiecie, pamiętajmy jedną rzecz. Rozmawiajmy też szczerze, tak? No wy jesteście od tego, żeby szczerze przedstawiać pewne kwestie. Mi się twoja wypowiedź bardzo podobała, ja bym się pod nią generalnie podpisał, ale też zachowuję troszeczkę ostrożności, bo później, wiecie czego nie ma drużyna reprezentacja Polski? I to mnie wkurza po prostu tu i teraz. Nie ma ducha. Jak nie masz ducha, to nie wygrasz, rozumiesz? Bo jak się ten duch pojawiał, to byłeś zdolny do rzeczy wielkich. Przecież chłopcy Górskiego też byli uznawani za chłopców do bicia, a okazało się, że to była jedna z najlepszych drużyn świata. Chłopcy Piechniczka, ci aferzyści z Okęcia, rozumiesz, to w ogóle mieli przechlapane, byli przedstawiani jako banda czworga, nie wiem czy wiecie co to znaczy banda czworga, to określenie, ale w komunistycznej Polsce to było po prostu bardzo mocne określenie. No i ta banda czworga, no bez Stasia Tereckiego, który wyfrunął do Stanów Zjednoczonych, za chwilę był w kosmosie Nowy Jork, ale reszta podbiła piłkarski świat. Ale z czego to się brało? Z ducha. Z ducha. Ci chłopcy grali dla tej reprezentacji, bo chcieli. Co to oznacza? Odpowiedzialność. Wiecie, drugie słowo, które mi przychodzi w czasie tej transmisji, naciągnęliście mnie na słowo od taty, ale może to drugie słowo też od taty była odpowiedzialność. Czasami masz odpowiedzialność. Oczywiście się mylisz w życiu, tak samo, różne rzeczy robisz, natomiast słuchajcie, odpowiedzialność, jeśli my będziemy traktować reprezentację jaką taką drużynkę, w której się będą pojawiać ci piłkarze z tego Instagrama, a my naprawdę trochę się znaleźliśmy w tej sytuacji, że tam bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. No słuchajcie, no to bez serc, bez ducha, oni sobie przyjeżdżają do kadry, są na tej kadrze, to mnie tak wkurza. Ten Glik dla mnie to jest archetyp piłkarza właśnie, Kamil Glik, że gość trochę trzymał to, trochę kontralewy, trochę prolewy, trochę obok lewego, trzymał tych kadrowiczów, rozumiecie, i on wolę walki w tylu meczach pokazał, jego mecz w Chorzowie ze Szwedami, jak macie chwilę czasu, jeszcze raz... Tylko czas płynie Romanie, w tym momencie Glik nie dał sobie niestety rady w Krakowie. Ale dobra. Ale rozumiem, do czego pijesz. Kuba, czy chciałeś tu w jakiś sposób zabrać głos w dyskusji? Glik był wielki w tej kadrze. Wiecie, dlaczego był wielki w tej kadrze? Bo miał wolę gry za wszelką cenę. I słuchajcie, jak ja bym był reprezentantem Polski, a ja sobie to wyobrażałem dziesiątki razy, setki razy, tysiące razy, jako gówniarz, jako młody chłopak, to wiecie jak było. Smolarek z Gentile to była legenda. Wiecie dlaczego? Bo Gentile potrafił podawać rękę i podeptać naszego napastnika. Ale wiesz, co robił z nim nasz napastnik za chwilę? Na wślizgu wjeżdżał w tego całego Claudio Gentile, który był świetnym obrońcą, czołowym obrońcą świata. Rozumiesz? No musisz mieć wolę walki. Młynarczyk dla mnie, mój kolega dzisiaj, tak? Fantastyczny rozmówca. Nie zgadza się, co prawda, na rozmowy do książki Zibi, czyli Boniek się zgodził, ale normalnie przed kamerą nie. Słuchajcie, on miał złamaną rękę. Dostał 6 zastrzyków, żeby zagrać z Argentyną. To jest reprezentant Polski. A nie, że powie, my trenujemy jako juniory i ja się wypisuję, bo tu chwilowo jestem zajęty w swoim klubie. Żebyś nie miał tej historii z Kaszem. Ja tego nie życzę, bo chciałbym... Zobaczymy. Roman, no, ale powiedziałeś o tym, że razem z Mateuszem Borkiem wymyśliliście Tomasza Zdebela. I tu chciałem przejść do zupełnie innej kwestii, bo wiem, że nie chcesz o personaliach, natomiast byliście duetem celebrytów dziennikarskich tak naprawdę, pierwszym takim duetem, Roman i Mateusz, razem działaliście, razem komentowaliście, ja w zasadzie do dziś nie wiem dlaczego te ścieżki się... Tak. Że woli grać w Premier League z Willą niż zdobyć Mistrzostwo Europy z Polską, ale w międzyczasie, miałem dużo czasu, kiedy rozmawialiście, więc w międzyczasie przeczytałem 2 książki i 17 artykułów i przeczytałem również o tym, kiedy Mati Cash zadeklarował, że chciałby grać do reprezentacji Polski i to były czasy jeszcze przed pandemią tak naprawdę. Pandemia teraz z naszej dzisiejszej perspektywy to jest gdzieś bardzo daleko za plecami, a z tego co ostatnio wyczytałem, to Mati Cash nadal nie jest tak, że przychodzi i w naszej pięknej
mowie się porozumiewa ze wszystkimi kadrowiczami i z selekcjonerem. I jeśli mielibyśmy taki przyłożyć gdzieś miernik tego zaangażowania, o którym wspominał Roman, no to, to byłby jakiś wyznacznik. Skoro tak bardzo ci zależy na tym, no to czy już się nauczyłeś języka swojej mamy? Bo tutaj nie ma jakiegoś takiego wyszukiwania, że jego prababcia była kiedyś w Rossmanie, który był tam gdzieś na, nie wiem, w Piasecznie. To nie jest takie wyszukiwanie. Tam jest mama Polka, więc to jest taki bardzo mocny związek z Polską. A jeśli chodzi o perspektywę czasową, że trwa to już 3 lata, czy ponad 3 lata, ten jego mariaż z Polską i mówi taki troszeczkę kulawym, jak się masz, w materiale promocyjnym i wybucha śmiechem, że to jest wszystko, co mówię po polsku, no to to jest jakiś wyznacznik tego jego zaangażowania w losy reprezentacji. Natomiast nie chcę wchodzić z tobą w leszych dyskusję, bo ostatnio no, to się do mnie bardzo... Nie, no ja rozumiem. Przyjmuję wasze głosy jak najbardziej. Cieszę się, Kuba, że to uzupełniłeś i absolutnie biorę to na klatę. 2-1 absolutnie dla was. Natomiast chciałem przejść do tego pytania. Roman, Tomasz Zdebel, powiedziałeś, że razem z Mateuszem wymyśliliście Tomasza Zdebela dla kadry. Jeszcze dzisiaj odświeżałem sobie wasz wspólny wywiad dla Playboya, co pokazuje, jak byliście znanymi postaciami w przestrzeni ogólnopolskiej. Ja w zasadzie do dziś nie wiem, dlaczego te ścieżki wasze się jakoś tak rozeszły, wasze wspólne mecze, Lecha Poznań, różnych takich, no taki nierozłączny duet, a co się stało w zasadzie? Ja myślę, że wiele osób sobie zadaje to pytanie, jak to jest? Słuchaj, na koniec są ludzie, z którymi zawsze będę szedł przez życie, tak? Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było mnie rozdzielić z niektórymi ludźmi, nie wiem, z Jankiem Grzegorczykiem, moim takim mentorem absolutnie, z Marianem Kmitą, który dał nam życiową szansę w Polsacie, mi i Matiemu, z Matim Borkiem. To, wiecie co, ja żyję z ludzi i ludzie mówią, że rozdzielenie. Mati idzie swoją drogą, ale to nie znaczy, że my jesteśmy jacyś rozdzieleni, tak? Z Bożym Iwanowem, który naprawdę jest przekolegą. Słuchajcie, w życiu na koniec potrzebujesz też kolegów, tak? Ja mam młodszego pokolenia kolegów. Wczoraj burzliwą dyskusję stoczyłem o prawdzie siatki z moim przyjacielem, którego zatrudniłem w przeglądzie sportowym, Marcin Lepa. Przyszedł CV, 10 CV było, ja mu zadałem, tak jak 10 innym ludziom, pytanie o skład Italii w 82 i jedyny, który potrafił wymienić tych piłkarzy, byłem zdziwiony, bo wymienił całą jedenastkę. No, są tacy ludzie, bardzo cenię. Wiecie, że jak ja cenię wiedzę, więc idziesz przez życie z różnymi ludźmi. Natomiast to nie znaczy, że ktoś gdzieś chce iść, gdzieś indziej, coś próbować innego, tak? Także natomiast mówisz o duecie celebryckim, a to był bardziej chyba merytoryczny duet. Ja no merytoryczny, ale do tego stopnia, że staliście się postaciami ogólnopolskimi, tak? My mieliśmy niesamowity przywilej i to gość wymyślił nas. Mati nie miał 30 lat, bo Mati miał 28 chyba, a ja miałem 30. Jak zaczęliśmy komentować Ligę Mistrzów w 2000 roku, to było niesamowite. No, jacyś młodzi ludzie, młodzi chłopcy komentują Ligę Mistrzów, to było nieprawdopodobne, bo wtedy wcześniej komentowali Ligę Mistrzów Dariusz Pakowski, Andrzej Zydorowicz. Więc tu nagle jakieś dwóch gości z Polsatu zaczęli sobie komentować Ligę Mistrzów. Ale to jest jedno, ale my skomentowaliśmy finał mundialu w 2002 roku. To też było niesamowite wydarzenie, więc każdy z nas jest w zawodzie i się bawimy konwencją. No, Mati jakby ma swoją konwencję. On też bardzo, pamiętajcie, sporty walki, tak? To nie jest moja dziedzina akurat. Jeśli chodzi o sporty walki, to ja nie. Także natomiast no, ja jestem bardziej historykiem futbolu troszeczkę, bardziej reporterem. Ja na przykład nie mam problemu, nie wiem, jeden z ostatnich meczów, gdzie razem pracowaliśmy, bo Mati później poszedł swoją drogą, był mecz młodzieżówki, gdzie wydawca mówi, Roman, nie ma studia w tym Zabrzu, Polska-Portugalia, za Czesława Michniewicza. Ja mówię, nie ma studia, kurczę, no ja muszę jechać na ten mecz. Aha, no dobra, ale to... A masz reportera, mówię, na ten mecz? No nie mam. Ale nie, ja się muszę dyrektora zapytać, czy możesz być reporterem. Nie, no nie żartuj. Od razu dzwonię do pana Mariana, mówię,
Stary, czy ja mogę jako... No pewnie, kurczę. Ja nie mam problemu bycia reporterem, zadania trzech pytań przed meczem albo po meczu, bo po prostu ja kocham futbol i kocham być przy tym. To jest dla mnie, ja nie jestem... Wiecie, trochę właśnie tak mówi się, że pan z telewizji, ale ja przecież zawsze pracowałem jako reporter też. Mimo, że ja byłem w tych programach, to jest tak, że ja zawsze też byłem reporterem, tak? Ja jakieś dokumenty robiłem też, także to nie jest tak, że nie zajmowałem się w ogóle takimi nawet produkcjami, bo zrobiłem taki film o katastrofie smoleńskiej, prezes o świętej pamięci Piotrze Nurowskim, prezesie PKOL-u, który zginął w tej katastrofie smoleńskiej. Ja był niesamowicie barwną też postacią. Zrobiłem film Polonia Dortmund, jak ta trójka z Dortmundu jeszcze nie była taka sławna, ale już zaczynała być sławna. Marian miał niesamowite wyczucie, bo to był luty 2012 i powiedział: słuchaj Roman, to już co zrobili, to jest wielkie, a zrobią jeszcze coś większego. I oni rzeczywiście za parę miesięcy wygrali dublet tym finałem w Berlinie, co rozbili Bayern Monachium 5-3, a ja przed tym, trzy miesiące wcześniej, nakręciłem taki dokument Polonia Dortmund, który rzeczywiście pokazywał od kulis ich w tym Dortmundzie i Kubę Błaszczykowskiego, i Łukasza Piszczka, i Roberta Lewandowskiego. Wtedy niesamowity był dokument, bo Jürgen Klopp wystąpił w tym dokumencie, ale była wojna o Kloppa, także stoczyłem bój jako polski reporter zacięty z niemieckimi różnymi zasieki, nam stawiali straszne, ale reporter postanowił dotrzeć do samego Kloppa niekonwencjonalnie przy tym, jak jadł kiełbaskę z musztardą, na co rzecznik prasowy mówił, żeby mu nie przeszkadzać, ale polski reporter był zacięty. Także nie ma granic dla polskiego ducha, nie ma przeszkód. Polski reporter nie odpuszcza na robocie, także... Zamiast kopii, mikrofon. Zamiast konia, własne nogi, przeskoczone przeszkody i można było... Nie, no słuchajcie, jeśli film miał mieć sens, taki dokument, no to nie mógłby nie być Kloppa, no, ale rzecznik prasowy BVB miał inne zdanie na ten temat przez tygodnie kontaktów, no ale postanowiłem sforsować ogrodzenie. Natomiast i Klopp zagrał świetnie. To też gość, który rozumiał, co robi ten młody reporter, no już nie taki młody, ale jeszcze dużo młodszy niż teraz. Co chciał ten reporter od niego, że to nie ma być banalne, że to nie ma być, wiesz, to zdanie, to musi być powiedziane coś więcej. On powiedział rzeczy niebywałe, to dzisiaj mi chodzą po głowie, co powiedział o Błaszczykowskim, że był jak Forrest Gump, tam, co biegał po tym skrzydle, albo pisze, on powiedział, on jest lepszy niż Dani Alves, no to wszystkie niemieckie media to podjęły. A o lewym też mówił, mowa ciała, coś, co jest do dzisiaj jakimś tam problemem Roberta, nie? Bo mówiliście tutaj, że nie jest autentyczny. To wiecie co, ja nie wiem, to może tak jest, ale ja nie tego tak nie postrzegam, może dlatego, że miałem bliższy kontakt z lewym, kilka wywiadów z nim dużych zrobiłem w konwencji i kulis sportu. No to będę jeden wywiad dziś w archiwum Polsatu zaginął, ten drugi jest, a tego pierwszego, jak był jeszcze piłkarzem Lecha Poznań, to nie możemy znaleźć, ale też naprawdę futbolu, ale też krótkie, fleszowe wywiady. I lewy to nie jest tak, jak lewy chce coś powiedzieć, to on coś powie. Na pewno nie jest tak naturalny w tym wszystkim, jak Zibi Boniek, nie? Zibi ma to, po prostu wchodzi i jak musi zagrać pod presją, to on się nie zastanawia, czy tam minąć tych dziennikarzy, tylko wychodzi, nie? I dlatego to się tak sprawdza w tych współczesnych mediach, tak? Że jak jest platforma X, bam, Zibi wychodzi i jest, nie? Także natomiast tak czy inaczej, lewy jest jednym z największych polskich piłkarzy w historii. To bezsprzecznie, ale wracając do pytania, bo wiem, że Kuba chciał też o to zapytać, bo wyszliśmy od waszej współpracy, ciebie i Mateusza, gdzie byliście absolutnie no, takim ikonicznym duetem i Kuba chciał chyba zapytać też o... Podprowadźmy, zacznijmy od tego, czy redaktor Roman Kołtoń słucha rapu jakiegokolwiek. Nie. A postać Sokoła, Sokół, jest znana czy nie, też nie do końca? Nie, nie kojarzę. Ach, no to kurczę, no, w każdym razie, raper Sokół, kawałek Uderz w puchara, chyba, nie wiem, wielomilionowe wyświetlenia na YouTubie, bardzo rozpoznawalna postać wśród nas, młodych, i w jednym z utworów, to było okolice, nie wiem, 2006-2007, jest taki wers: to komedia i to dramat, jak polski komentator w Pro Evo 6, więc dawaj. I o tym sobie właśnie chciałem porozmawiać i o to chciałem zapytać.
jak doszło do tej współpracy i jak doszło do tego, że ten komentarz był taki, jaki był, bo gra PS6 jest tak naprawdę legendą. Przez wielu jest do dzisiaj tak naprawdę podawana jako najlepsza gra piłkarska, jako gra, do której się wraca, jako gra, która najpełniej oddaje frajdę z piłki nożnej, a jednocześnie jeśli chodzi o komentarz, który wystąpił w tej grze, miał on pewne niedoróbki. Tak można to najkrócej określić. Nie potrafię tego ocenić, bo ja nie gram w gry komputerowe, natomiast komentarz nakręciliśmy w 3 dni z Matim, z tym, że Mati miał dużo więcej słów do powtórzenia. Wydaje mi się, że ja miałem kilka tysięcy, to on miał pewnie kilkanaście tysięcy tych słów i jakoś tam, ale wiecie co, mnie ludzie zagadywali, panie, ja znam pana głos, panie Romanie, właśnie z gry. Niektórzy znali ten głos z gry, a nie z komentowania meczów Champions League czy Mundiali, czy Bundesligi, czy ale czego. To jest niesamowite. Ja teraz, kiedy byliśmy z Leszkiem u Tomka Smokowskiego na kanale sportowym, to też pierwsze, co pokazałem, no słuchajcie, to jest ten pan, co jak gramy w FIFA, to tam komentuje. A, no, tak, to znamy z FIFA. Nie z czego. No, to jest, natomiast nie pamiętam, rozumiem, że sztywniacko tam było, tak? Co tam było? No, bywały takie te sformułowania dosyć kulawe w różnych momentach. Co, bo tam były skrypty, tam były jakieś skrypty przygotowane do nas. Nie wiem, ja rozumiem, że ja nie grając w gry, no byłem skazany chyba trochę na te skrypty, nie? No, trochę może to interpretowaliśmy, nie wiem co. Pamiętam, że się darliśmy przed tymi mikrofonami też, ale okej, okay, no może co, to nie było takie... Okay. Bo wiem, że do tego chciał Leszek nawiązać, bo to był 2006-2007 pewnie te okolice, bo PS6 to mniej więcej okolice FIFA 2006. To był ten poziom, że gdyby wtedy istniał Taniec z Gwiazdami albo Gwiazdy Tańczą na Lodzie, to pewnie, no może nie w duecie, ale któryś z was by tam zagościł. Jak wygląda ten świat? Bo my ten świat widzimy tylko w telewizji. Nomen omen. Wiecie co, to nie jest mój świat. W ogóle ja się nie utożsamiam z tym. Ja jestem gdzieś reporterem. Nie? To ja w ogóle konwencje takie artystyczne czy takie celebryckie w ogóle mnie nie interesują. Słuchajcie, ja nie kojarzę niektórych celebrytów. To czasami gdzieś do mnie ktoś mu coś mówi, a ja mówię, nie widziałem, nie oglądałem. Wiecie co, ciężko mi to jest. Szkoda mi czasu na to. Nie wiem, każdy ma inne potrzeby w życiu. Ja rozumiem, że są plotkarskie portale bardzo popularne w Polsce, ale ja nie wchodzę. Nie A wiem. Były jakieś oferty tego typu? W tamtym okresie? Coś się pojawiało, już nie pamiętam. Wiecie co, bo ja to od razu to odrzucałem. W ogóle mnie to nie... To nie jest mój świat, to jest po prostu, wiecie co, jak coś jest moim światem, to wkraczam śmiało, tak, jako reporter, a jak coś nie jest moim światem, to po prostu szkoda mi czasu na to. No, to duże rozczarowanie dla wszystkich, którzy widzieliby Romana Kołtonia w klatce na której z popularnych filmów organizacji. To jest w ogóle, ja nic nie mam przeciwko, niech ktoś jak ma potrzebę i chęć, to walczy, ale to w ogóle nie mój świat, to jest w ogóle nie mój świat. Chyba dobrze, tak mi się wydaje, że to chyba dobrze mimo wszystko. Czułbym się nieswojo w sumie, jakbym oglądał dziennikarzy sportowych. Za chwilę będzie się tak popularnie, że was zaproszą i zobaczymy, bo tam garze duże, garze są bardzo duże, słuchajcie. Także nas już nawet rodziny nie zapraszałem na imprezy rodzinne, więc tak. To jest ale dobra, ciężki temat. Ze względu na to, że macie tak zwane rozpoznawalne twarze, cokolwiek. Ładny eufemizm, rozpoznawalne twarze, to będę się tak przedstawiał. Jak ci paparazzi nazywali, to już nie pamiętam, jak mieli takie stwierdzenie właśnie, takie dość brzydkie jakieś właśnie i muszę wam powiedzieć, że płacą w tych, ja nawet znam stawki niektóre, no ale no to nie wiem, może was stawką zachęcą. Jak Tomasza Hajtę, który chyba zostawił Polsat dla tego typu walk, prawda? To też nie. Dużo pokazywało, jakie są stawki. Nie zostawił, to po pierwsze, a po drugie rzeczywiście stawki są duże. Wiecie co, Tomek też pamiętajcie, on jest byłym sportowcem, tak? Bardzo aktywnym fizycznie. Rozumiem, że przegrał te dwie walki, ale no walka z Bartmanem to było coś, dużo młodszym, tuż po karierze siatkarzem, tak? To było prawdziwe wyzwanie. A z kolei z Kubą Wawrzyniakiem też nie doceniałbym Kuby,
bo on jest w treningu od iluś tam lat, jeśli chodzi o sporty walki, no to są ludzie, którzy się z tym spełniają, i a że Tomek nie boi się wyzwań, bo jest byłym instruktorem narciarstwa i tak dalej, goprowcem, także słuchajcie, tacy goście z gór, z Makowa Podhalańskiego nie pękają, więc rzucił się na te wyzwania, natomiast słuchajcie, kiedyś byłem świadkiem w Klagenfurcie, albo pod Klagenfurtem, Wörthersee to chyba było, tak, no to było niedaleko Klagenfurtu, jak Zibi Boniek wyzywał na pojedynek wszystkich tych ekspertów polskiego sportu, że tam byli dużo młodszych od niego, w tenisa. No i 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-1, jak tam Zibiemu coś nie wyszło. Ale no wszystkich po prostu 6-0. I ten Gianni Hai to tak się zagotował, ale zarazem zacietrzewił, że on po prostu jest no, takim zawodowym oldboyem, jeśli chodzi o tenis, nie? Naprawdę, no, po prostu jego fizyczność wynika z tego, że on po prostu co tydzień gra, a to z Tomkiem Kłosem, a to z Markiem Jóźwiakiem, ale on trenował też pod okiem trenerów, a to wygrywał jakieś zawody oldboyowe, więc absolutnie gra w tenisa, czyta tenis, o każdym uderzeniu może dyskutować, on ogląda bardzo dużo tenisa, przyjaźni się z Agnieszką, czy zna bardzo dobrze z Agnieszką Radwańską, także no, tenis stał się po tym 06-06 takim jego drugim światem i myślę, że wkrótce byłby w stanie, bo pamiętajcie też technika uderzenia, jeśli uczysz się z trenerem, no to też za chwilę nabierasz tej niesamowitej techniki uderzenia. Natomiast Zibi bardzo dobrze grał wtedy w tenisa, no i wszystkim tym Czesław Michniewicz przecież wtedy zaszczepiony miał tenis. Właśnie to jest ta wyprawa, 2008 rok. Właśnie później czasami widzicie Czesława na korcie, to wtedy Zibi ich wszystkich tam tak jechali za tą piłką. Szkoda, jak dzisiaj było, wiecie, byłoby dużo filmików by latało, no ale wtedy nie było tych smartfonów. Romanie, pytanie z innej zupełnie beczki, ale oczywiście oddaję też głos tutaj czatowi. Hubas Bubas, chciałbym zobaczyć, jak pan Roman skacze do wody albo całuje fokę w Gwiezdnym Cyrku. Także widać, że są fani twojego udziału. Ja nie widzę czata, nie wiem, czy to mógłbym sobie... A dobra, nie, to zostawiam wam, możecie wywoływać, co chcecie. Nie wiem, dlaczego nie widzę, musiałbym coś wrzucić, tak? Jest czas, cały czas. Celebrity Splash to był absolutny top. Już naprawdę, ja jak widziałem te kolejne talent show, mówię, no dobrze, mamy śpiewanie, mamy taniec, mamy te, gdzie każdy może pokazać swój talent, nie pamiętam jak to się nazywało, ale tam co wygrywali ci atleci, akrobaci i tak dalej, ale że celebryci skaczą do wody i to jest oceniane, to mówię, to jest coś nowego. To jest Jeszcze Czeski w tym startował i mówił, że bardzo dobrze się przy tym bawił, że to jest bardzo wymagające. Ale Romanie, wiem, że zawdzięczasz bardzo wiele Polsatowi. Polsat bardzo wcześnie na ciebie postawił i jak słusznie zauważałeś, pan Marian Kmita miał wiele rewolucyjnych pomysłów, które się sprawdziły. Ale chciałem cię zapytać też o rzecz, która, no mówiąc delikatnie, polaryzowała kibiców, czyli o gotowanie przed Ligą Mistrzów. Czy to było niezbędne? Niezbędne nie było, ale moim zdaniem było potrzebne. Ja wiem, że ja uważam, że szkoda, że nie ma. No ale to, bo wiecie co, bo to jest troszeczkę... A dlaczego szkoda, że nie ma? No jak? Bo to jest kącik kulinarny. Pamiętajcie jedną rzecz, to jest na koniec. Ja wiem, że teraz najpopularniejsze jest mówienie, że nie, po co to? To jest akcent w programie, bardzo długim programie. Jeśli akcent masz taki, przecież to wymyślił kiedyś Mati, przecież w tym studiu Polsatu, to co się pojawiało, przecież pamiętacie, że był Robert Sowa w studiu Polsatu przy Lidze Mistrzów, co były transmisje. To później troszeczkę powtórzono z Tomkiem Karolakiem, który notabene, ja myślałem, że nie da rady, bo Robert Sowa to był taki stary wyjadacz telewizyjny, występował w różnych tych. To są takie ozdobniki w tym wszystkim. Natomiast sprowadzanie tego studia do tego, gdzie masz kąciki, gdzie bardzo merytorycznie, fajnie nawiązujesz do pewnych rzeczy. Konwencje, sami bawimy się konwencjami w mediach, tak? W mediach społecznościowych i tak dalej. To dlaczego odbierać telewizji jakąś konwencję sprawdzenia czegoś takiego? Okej, każdy ma swoje zdanie na ten temat, natomiast dzisiejszy wymiar tego studia przy Lidze Mistrzów to jest wymiar bardzo ciekawych ludzi, którzy pracują przy tym,
ale też wymiar niesamowitych możliwości technologicznych, ta ściana wizyjna, te łączenia i tak dalej, teleportacja prowadzących na murawę, to są pewne takie rzeczy, których przecież nie było 20 lat temu, jak, nie wiem, Polsat zaczynał z Ligą Mistrzów, a teraz można się, nie wiem, nagle znaleźć na Anfield Road, prawda, i rozmawiać z reporterem, który jest na miejscu zdarzeń. Także słuchajcie, jak coś się robi, to często to podlega krytyce, natomiast nie wiem, no była taka moda, żeby nagle to krytykować. No, ja się w ogóle. My skosztowaliśmy tych potraw nieraz i naprawdę, Tomek, ciekawe te smaki były, no. Nie wiem, czy to przekona widzów, że te smaki były ciekawe, Romanie. Znaczy, ja o Lidze Mistrzów nie chciałbym się tutaj wypowiadać, bo rzadko mi się zdarza ją oglądać. Natomiast bardzo często mi się zdarza oglądać. Tak naprawdę mam teraz tylko roczną przerwę prawdopodobnie, ale zdarza mi się oglądać pierwszą ligę. I to jest moim zdaniem coś, o czym możemy tutaj podyskutować, o co możemy się pospierać. Czy to jest w Polsacie problem, że macie tę pierwszą ligę? Bo czasami tak trochę. Nie, no myślę, co Polsat dzisiaj nauczył jednak pewnych rzeczy. Stworzył Puchar Polski i współtworzył pierwszą ligę. Jeśli pójdzie to teraz do TVP, no to pamiętajcie, że pierwsza liga była w zupełnie innej sytuacji niż Polsat, jak ją przejmował i jak ją zaczął promować. A Puchar Polski to w ogóle był. Katastrofa była, to było coś, czego się w ogóle normalni dziennikarze w Polsce w programach publicystycznych przez 10 lat domagali się zajęcia przez PZPN Pucharem Polski. I jak wkroczył Zibi Boniek, to jednak miał pomysł na to. I Puchar Polski dzisiaj jest przepięknie sformatowanymi rozgrywkami. No to jest coś niesamowitego z tym akcentem 2 maja w dniu flagi na narodowym. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no to jest. Krytykować jest bardzo łatwo, a coś. Ale my nie krytykujemy Pucharu Polski. Puchar Polski rzeczywiście zyskał, ale pierwsza liga. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć też, że Puchar Polski, ja się zgadzam z tym, że jego prestiż jest nieprawdopodobnie zbudowany, również dzięki Polsatowi, że finał to jest gigantyczne wydarzenie, ale czasem da się odnieść wrażenie, że dla Polsatu i czasem nawet też dla PZPN-u, Puchar Polski się zaczyna właśnie mniej więcej 2 maja około 10, może 9:30. Nie, to jest nieprawda. Bo kiedy jest jesień, no tutaj przykład życia wzięty. KKS Kalisz gra z ŁKS-em, rewelacja drugiej ligi tak naprawdę, przyjmuje u siebie klub z Ekstraklasy i tego w ogóle nie ma. Nie ma jak tego obejrzeć. Właśnie, Kuba też to poruszył, że przecież same kluby szydziły tej jesieni z tego, że nie można nawet bramek wrzucić z Pucharu Polski. Wiecie, ja nie wiem, jakie są zapisy kontraktowe, to wiecie, to nie jestem rozmówcą, który tutaj jest w stanie na linii, nie wiem, kluby, pierwsza liga, czy Ekstraklasa, czy PZPN przecież te rozgrywki gospodaruje też jako ten, który no, sprzedaje prawa do tych. Ja nie wiem, jakie są zapisy w kontraktach, także przecież te zapisy można zmieniać, czy regulować i tak dalej, wzbogacać, także takie sprawy, no nie jestem w stanie wam tutaj pomóc jakąś wiedzą tajemną, bo ja no, po prostu... Kierując się swoim osądem, no myślę, że jesteś przekonany, że nikt na tym nie zyskuje, że nawet nie można skrótu meczu Stali Mielec z Pucharu Polski gdziekolwiek wrzucić, pokazać kibicom i trzeba to opowiedzieć, prawda? Znaczy, też, żeby nie było takiego wrażenia, że chcemy koniecznie, żeby Roman Kołtoń powiedział, nie, Polsat to jest banda amatorów i tyle, bo nie chcemy nikogo naciągać na krytykowanie swojego pracodawcy. Słuchajcie, Polsat jest, słuchajcie, jak kiedyś ktoś napisze historię Pucharu Polski, to wkład Polsatu to jest gigantyczny, gigantyczny w każdym aspekcie, nie? Po prostu oczywiście na koniec liczył się gość, który potrafił to poukładać. Puchar Polski, który ma wielką tradycję, był tak zaniedbany za poprzednich prezesów PZPN-u przed Bońkiem, że na koniec przyszedł Boniek i uznał, że należy z tego zrobić coś, z czego będziemy dumni. I współtworzył to Polsat i nikt tego Polsatowi nie zabierze. Tak, natomiast tak jak wspomniałem, no jednak jest też jesień w Pucharze Polski i tutaj jest tych zarzutów najwięcej. No i słuchajcie, zaprosi Bożydara Iwanowa, on na co dzień się zajmuje obsadami komentatorskimi i tak dalej, ale też nie mam wrażenia, Bożydar sam z wielkim atencją podchodzi do Pucharu Polski, sam komentuje Puchar Polski. Ja współkomentowałem Puchar Polski i dla mnie Puchar Polski to jest taka część ważna rzeczywistości piłkarskiej w Polsce, że to w ogóle nie ma żadnej dyskusji.
Znaczy, ja uważam, że okej, Puchar Polski rzeczywiście kiedyś no, cieszył się mniejszym prestiżem i jestem w stanie się zgodzić, że Polsat tutaj, opakując choćby te dalsze fazy, pomógł. Ale pierwsza liga, no szczególnie ze strony osób, które regularnie ją śledzą, które chcą ją oglądać, które widzą, jak ten projekt się rozwija, gdzie nawet chyba kluby nie zawsze były zadowolone, ale tu Kuba będzie lepiej wiedział tę listę zarzutów. No, ja jestem adresatem w ogóle, to po pierwsze, ale jeśli mam się odnieść, to słuchajcie, no to pamiętacie rzeczywistość, jaka była przed, a jaka jest teraz. No to naprawdę jest niesprawiedliwe takie traktowanie, bo jakbyś powiedział, ile transmisji robi Polsat i jak magazyn robił i tak dalej, no to ja aż tak nie zajmuję się pierwszą ligą, a jakbym miał się zajmować jako dziennikarz, z przyjemnością bym to robił. Słuchajcie, pierwsza liga to jest część naszej rzeczywistości, naszej kultury piłkarskiej. My zapominamy często, właśnie zobaczcie, jak są sformatowane często dyskusje medialne pod ligi zagraniczne, pod kluby zagraniczne. Wiecie dlaczego? Bo ktoś nie dbał przez lata nawet o Ekstraklasę, nie mówiąc o Puchar Polski i pierwszą ligę. Tak przez lata traktowano rozgrywki w Polsce 20 lat temu, 25 lat temu, 15 lat temu, 10 lat temu. Ta rzeczywistość zmieniła się teraz. Zobaczcie, my dzisiaj, jakie są społeczności kibicowskie, kibicujące Barcelonie i Realowi Madryt. Wiecie, z czego to się brało? Z braku właśnie kultury piłkarskiej w Polsce, tego, że ten produkt jest dostępny, że się o nim dyskutuje, że można go zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. To się zmienia na naszych oczach w ostatnich latach i to jest chwała, bo na koniec... A tu trzeba... Wiecie, co mnie boli? Boli mnie puste stadiony. Ale one się biorą z zapaści, która była w latach 90., też pokazywaniu futbolu w Polsce. Później początek XX wieku to też są wielkie zaniedbania dotyczące pierwszej ligi czy Pucharu Polski. Naprawdę i można pewne rzeczy, pamiętajcie, to jest pewna historia. Jak nie opowiesz pewnej historii, to nie zrozumiesz, w jakim miejscu tej historii jesteś. Możesz to zmieniać, poprawiać i tak dalej, ale dzisiaj jesteś dużo bogatszy w tej narracji, jeśli chodzi o pierwszą ligę czy Ekstraklasę. Czy Puchar Polski, tak? Ekstraklasa była takim troszeczkę ekskluzywnym produktem, który na szczęście zmieniał się najszybciej, ale problemy frekwencyjne, wiecie dlaczego na przykład, ja się zastanawiam czasami, nie wiem, czy wy macie czas na to, jako starzy tetrycy albo młodzi tetrycy, na to, żeby zastanawiać się, dlaczego na polskich stadionach jest taka, a nie inna frekwencja. Bo część kibiców po prostu jest tylko kibicami Barcelony czy Realu Madryt. Nie swojej drużyny, a właśnie klubów zagranicznych. To jest ten proces, do którego doszło. Przez jakby choćby też... Ale frekwencja też idzie w górę w Ekstraklasie. To jest świetny rok Ekstraklasy. Do tego zmierzałem, że tutaj chciał być klusza przed Polsatem, dlatego że Polsat polską pierwszą ligę daje darmowo, a Ligę Mistrzów daje za pieniądze. Więc tutaj faktycznie, jeśli chodzi o popularyzację polskiego futbolu, to tutaj ta robota jest dobrze zrobiona. Ale wiecie, ja też wam powiem. Jest moment moim zdaniem bardzo ciekawy, jeśli chodzi o polski futbol. Ja bardzo wiele razy krytykowałem futbol klubowy w Polsce, bo wydaje mi się, że on był źle formatowany, że na łatwiznę szli i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest pełna świadomość, że kibica trzeba przyciągnąć, że kibica trzeba szanować, że kibica trzeba docenić i walka o frekwencję jest dla mnie wymiarem jakby normalności w tych klubach. Nie wszystkich to dotyczy, ale bardzo wiele klubów absolutnie ma świadomość, że mecz to ma być święto, że kibic na stadionie to jest konieczność, a nie, że dobra, to my zarobimy spraw telewizyjnych, a kibic to tam się nie liczy. Wiecie co, jest moment przełomu, jeśli chodzi o frekwencję. Jak patrzę na frekwencję...
Właśnie ciekawe, czy, na, Romku, ciekawe, czy nas także, jeśli Kinga czasie, mogłaby... Jeśli możecie nam pomóc w tej kwestii, czy nas słychać, czy nie słychać totalnie nikogo, to będzie dobrze, bo wtedy zdiagnozujemy, gdzie jest problem. My siebie nawzajem tutaj w programie słyszymy, tak. Słyszeliśmy... Ja tak samo Cię wysłyszałem, ale reaguję na to, co napisał czat. Nie słychać nikogo, teraz jest już git, już słychać. Okej, słychać mnie i słychać Leszka i zobaczmy teraz, czy możemy dokończyć wywód o tym, że klubu się nie zmienia. No, nie zmienia się. Nie wiem, jak zmienia jakkolwiek się? Żałosny bywa, jakkolwiek źle w nim jest, to się nie zmienia. Mogę to potwierdzić z ręką na sercu. Napisał piłkarską gorączkę i tam trafił absolutnie w sedno kibicowania poszczególnym drużynom. Nie? Jak już naprawdę się zaszczepisz w kibica danej drużyny... A on i tak kibicował Arsenalowi, można trafić gorzej. Dobra, ale wiesz, kiedy on kibicował Arsenalowi? Jak to było przed erą Arsena Wengera i tych niepokonanych i tak dalej. To było straszne cierpienie kibicowania Arsenalowi i ta liczba rozczarowań, porażek. Natomiast ten gość gdzieś Hornby trafił w sedno, jeśli chodzi o istotę kibicowania, ale można powiedzieć też miłości do futbolu. Tam jest taka scena, jedna z pierwszych w tej książce, jak nie pierwsza, że żona coś mu mówi, albo partnerka, nie wiem, może to nie była żona, a narzeczona, coś mu tam cały czas mówi, a mówi: nie, dobra, to ja i tak tutaj, kogo on wystawi na prawej obronie, a kogo tam w środku pola, a kogo ten, po prostu, że myślisz o futbolu, mimo że twoja partnerka, żona przemawia do ciebie, to nie kodujesz jej słów. Muszę powiedzieć, że gdzieś czasami staram się słuchać, co mówi Kasia, ale czasami gdzieś tam sobie myślę, jak to będzie skład jednak. Ja mam teraz trudniej, muszę przyznać, że to jest dopiero ciężar. Jak Ania teraz jest psychologiem UKS-u i siedzi w Turcji, to właściwie tylko o UKS-ie ciągle słyszę. Kurczę, bym pogadał o czymś takim, co nie jest UKS-em, ale no, niestety nie ma za bardzo możliwości. Najgorsze jest w tym to, że zostałem z dwoma synami i wracałem do domu. Tata, są jakieś nowe karty UKS-u w tej paczce, co miałeś? Nie, nie ma nowych kart UKS-u. Będziemy teraz rozmawiać o matematyce i do widzenia. Więc to w tym kierunku może pójść. Natomiast, żeby jakoś spuentować tę dyskusję, bo tutaj wydaje mi się, że tego zabrakło z moich ust przede wszystkim. Rozmawialiśmy o tej popularyzacji futbolu, o tym, że ta football culture to jest generalnie na Wyspach Brytyjskich chyba najbardziej rozwinięte. Ja czasem to sobie zestawiałem, że u nas byli piłkarze, nie napisali tylu książek, ile w Anglii napisali byli kibice. Kibice, chuligani, którzy swoje wspomnienia, tam tak naprawdę całe półki są ze wspomnieniami wyłącznie kibiców Casa Pennanta, tego z Manchester City, również słynnego kibica i tak dalej, i tak dalej. Że cała ta kultura futbolowa to jest coś, co po pierwsze się buduje latami, po drugie wymaga nieprawdopodobnej konsekwencji w budowaniu tego. To nie może być tak, że klub powie: słuchajcie, od dzisiaj to my robimy tutaj kulturę futbolu i będziemy pisać wszyscy książki. No i właśnie, do tego dochodzę, bo wydaje mi się, że trafiłeś w sedno, jeśli chodzi o to zainteresowanie zagraniczną piłką. I teraz zestawmy sobie. Ja oczywiście rozumiem i nie chcę tutaj wpaść w demagogię i populizm, ale jednak sam wspomniałeś, Liga Mistrzów, bardzo długie studio, na tyle długie, że nawet kącik kulinarny jest w stanie się zmieścić. Jednocześnie pierwsza liga, w której gra Wisła Kraków, Lechia Gdańsk, Motor Lublin, GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec, więc potężne bazy kibiców tak naprawdę, sympatyków i nawet nie ma porządnego magazynu takiego, który by podsumował kolejkę. Studio przed meczem to często jest właśnie reporter, tak jak wspomniałeś, Polska, Portugalia, że reporter, który zadaje gdzieś trzy pytania na murawie i to jest tyle. Nawet jeśli chodzi o hity, no bo Lechia Wisła, mega hit. Polsat nigdy nie, moim zdaniem firmę nie zaniedbuje. Słuchajcie, ja nie jestem adresatem tego, ale Marian nigdy z Wisła Kraków, moim zdaniem każdy mecz był transmitowany i to w telewizji w tamtym sezonie i w tym sezonie pewnie też tak jest. Ja aż tak tego nie śledzę, oglądam sporadycznie pierwszą ligę. Słuchajcie, mój weekend polega na tym, że... Poczekaj sekundkę, to jeszcze ci tylko dodam, żebyś poznał jakby moją perspektywę w pełni. Ubiegły sezon, UKS Ruch, lato i mecz tak naprawdę dwóch zespołów, które walczą gdzieś o awans do Ekstraklasy, ale przede wszystkim mecz o wyjątkowym ładunku kibicowskim, bo dla Ruchu to jest wielki powrót na taką globalną scenę, można powiedzieć, po tych latach w trzeciej i drugiej lidze. UKS po przebudowie, no
wiadomo, nowy stadion do tego, więc wielki hit. I na UKS-ie mamy tak naprawdę dwa studia telewizyjne na nowym stadionie. Ja wtedy współpracowałem z UKS-em, pomagałem im trochę w marketingu i mówię, słuchajcie, ja wiem, że studia na pewno będą zajęte, ale czy nie znaleźlibyście jakiegoś pokoiku, żebyśmy my zrobili swoje studio przed meczem UKS-u, gdzie zaprosimy dyrektora sportowego i tak dalej. No i oni mówią, że słuchajcie, no możecie wejść do tego głównego studia, bo Polsat nic nie robi wokół tego meczu. Polsat tylko na murawie ma reportera i to jest tyle. I ja wtedy byłem zaszokowany absolutnie. Mówię, kurczę, to jest taki potencjał, to jest taki mecz do sprzedania. To leży na tacy tak naprawdę, widać po frekwencji na Stadionie Śląskim, jakim jest zainteresowanie ruchem Chorzów. I Polsat, mimo że ma pełne prawa, może wejść do każdego studia, może wejść w każdy kąt, nie robi nic wokół takiego meczu. I to mnie tak ciekawi, czy to nie jest ten element budowania football culture, a wiem, że jesteś wpływowym człowiekiem, więc może to jest czas, żebyś tam kogoś popchnął, żeby coś takiego zacząć robić. Słuchajcie, ale nie, wiele meczów było naprawdę uprawianych, to ja nie wiem, to wiecie co, pierwsza liga, mówię, nigdy jej nie lekceważył i myślę, że dostępność pierwszej ligi w stosunku do tego, co była, jest zupełnie inna. Ja aż takie szczegóły nie jestem w stanie wchodzić, to trzeba by z Bożydarem omawiać albo z Marianem, więc natomiast będę bronił mimo wszystko absolutnie z przekonaniem tego, że słuchajcie, na koniec jest tak, że media klubowe coraz większą rolę odgrywają, że jest dedykowana publiczność, to nieprzypadkowo kluby rozwijają media klubowe. Ja sam na Widzewie wiele razy, jak tylko się pojawiałem, to byłem zapraszany do studia Widzewa, przed meczem, w przerwie meczu, po meczu i tak dalej, i tak dalej. Też nie mam wrażenia, że media klubowe powinny całą narrację zawłaszczyć, ale w ogóle jest problem z mediami konwencjonalnymi często. Jeśli chodzi o prasę, to ona już no, wegetuje. No, jest pytanie o internetowe media. Nagłaśnianie meczów poszczególnych, no, to jest rola też tych lokalnych społeczności. Ja jestem tylko za tym, żeby lokalne społeczności, tylko też jest problem tożsamości, prawda? Pytanie, jak jesteś sformatowany w tym klubie, czy czerpiesz z wychowanków, czy masz akademię, tak? Ilu masz Polaków, a ilu obcokrajowców? No jest tyle pytań dotyczących tej tożsamości, świadomości, która powinna być w futbolu, że to naprawdę jest bardzo ciekawa dyskusja, którą można prowadzić i wydaje mi się, że jesteśmy w momencie absolutnie przełomowym, jeśli chodzi o frekwencję w Ekstraklasie, bo ona znacząco ruszyła do przodu, kibic ma świadomość, jest to sexy pójść na stadion, być, przeżyć na stadionie mecz. Wiecie o co chodzi, że pandemia nawet być może to spowodowała, a ja bym inny czynnik wymienił. Mimo wszystko takie troszeczkę większe zaufanie do polskiego futbolu klubowego. Jak 3 razy nie awansowaliśmy w ogóle do Europy i była pełna szydera, 2017, 2018, 2019, no to teraz przyszedł awans, 2020 Lecha, 2021 Legii, 2022 Lecha, tak, i 2023 dwóch klubów, czyli Legii i Rakowa, czyli nagle okazuje się, że można troszeczkę, że trzeba w ogóle, bo to jest straszna, była ekstraklasa, zobaczcie, pośmiewiskiem też w mediach społecznościowych, ekstraklasa, nie mówię o pierwszej lidze, ekstraklasa była pośmiewiskiem, no to na koniec to nie ma być pośmiewisko, no to ma być wydarzenie. I trochę mam takie wrażenie, że jest takie, zaczyna być wydarzenie, jeśli chodzi o mecze Ekstraklasie, żeby być, żeby mieć bilet, żeby mieć karnet. Zobaczcie, jaki jest problem ze sprzedawaniem, a jaki był jeszcze wcześniej, ale w wielu klubach dalej jest sprzedawaniem karnetów na mecze Ekstraklasy. Normalnie na zachodzie kibic, czy w Anglii, czy w Niemczech, no ma karnet i jest po prostu szczęśliwy, że ma ten karnet i on się nie chce tego karnetu, i tam kolejka jest. Na to, żeby nabyć to miejsce, nie? No to jest ta kultura kibicowania, która bierze się z lokalnej społeczności. No też nie przerzucajmy tego wszystko na ogólnopolskie forum. Lokalna społeczność buduje pewną więź z klubem, nie? A lokalna społeczność to są też lokalne media. Słuchajcie, to jest pewna droga do przejścia. Byłem teraz na meczu, słuchajcie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Krakowia Legia. Zjechałem z Zakopanego na sam mecz z moją żoną, która chciała jechać na mecz w ogóle, chciała zobaczyć mecz. Mały też oczywiście, jak usłyszał, że mecz, to pierwszy zapakował się. I żeśmy pojechali w tą i z powrotem w ogóle. Korek był straszny na Zakopiance w kierunku Krakowa, ale no okej. Przyjęliśmy, że te parę godzin w aucie spędzimy.
I to był mecz niezwykły, bo jednak pożegnanie gdzieś na stadionie profesora Janusza Filipiaka, świętej pamięci, a jednak nie było kompletu publiczności. Jednak nie było. Tak sobie pomyślałem, no wiecie, no nie jest to takie proste, nie? Było przejmujące to wszystko, co zobaczyłem na tym stadionie, jeśli chodzi o to pożegnanie, tą minutę w trakcie spotkania i tak dalej. A tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście nie jest. Ja byłem pewny, że tam nie będzie wolnego miejsca na trybunach, a to nie jest takie proste wszystko. Na przykład Lech Poznań. To mnie ciekawi, że jednak są te falowania. Jak jest sukces, to jest 30 tysięcy. Jak jest trochę słabiej, to jest 15 tysięcy. W Bundeslidze to jest niemożliwe. Ale można i tak pozazdrościć, myślę, że Poznaniowi temu, jak rzeczywiście dla Poznania tak, ważny jest Lech Poznań. Sam tego dobrze doświadczyłeś, też komentując pewnie te mecze. Wiem, ale na koniec jeszcze spodziewałbym się, że Lech będzie miał na każdy sezon sprzedane 20 tysięcy karnetów. Naprawdę. Na rundę albo sezon, nie wiem, jak oni tam sprzedają, ale że, a nie ma czegoś takiego, że 20 tysięcy zawsze kupi, a 10 czy 15 przyjdzie więcej. To pokazuje, jak jeszcze, zobaczcie, Lech, który jest taką firmą, taką marką, jest marką Wielkopolski albo nawet więcej, prawda, tej części Polski. On ma problem z tym, żeby zapełniać ten stadion powyżej 30 tysięcy, nie? No to pokazuje, że to jest... A z drugiej strony Ruch Chorzów, nie wiem, Widzew Łódź, prawda? ŁKS tak samo, no to są takie, teraz Śląsk rośnie frekwencyjnie na bazie sukcesu. Pytanie, ile z tego będzie trwałego, jakby, prawda? Takiego kibica, który przyjdzie, jak Śląsk będzie też ósmy w tabeli, nie? A nie tylko będzie liderem tabeli. No to jest też pewne rzeczy biorące się z takiego... takiej roli medialnej. Wiecie, futbol bardzo łatwo jest wyszydzić, jak wszystko w życiu. Bardzo łatwo, nie? Ja nie mówię, żeby nie było ironii, specjalizujecie się czasami i tak dalej. I to o to chodzi też, żeby się uśmiechnąć, pośmiać, skrytykować. No słuchaj, Ron, taka jest prawda, że piłka nie jest najpoważniejszą rzeczą na świecie, delikatnie mówiąc, i moim zdaniem dodanie jej szczypty humoru jest jakby naturalnym krokiem w dyskusji o niej. Tak? Nie róbmy z tego fizyki kwantowej. Zgadzam się, natomiast wiecie, futbol sobie ekstraklasowy nie pomagał w ostatnich latach, tak? Bo nie był wiarygodny, nie był wiarygodny w Europie. Moim zdaniem ta Europa nie możesz rozdzielić, na przykład, jak zdobywasz Mistrzostwo Polskie, to nie możesz powiedzieć, no jestem królem własnego podwórka, super, w skali historii super, ale jak nie macie w Europie, to jesteś trochę śmieszny, a jeszcze odpadasz ze śmiesznym rywalem, przy całym szacunku dla tych rywali ze Słowacji czy z różnych krajów, z których odpadaliśmy, Luksemburga, nie, i tak dalej, i tak dalej. Także no, Szydera się sama pisała, tak jak teraz się pisze wobec PZPN-u i reprezentacji polskiej. Kuba, powiedz, czy chciałeś tutaj coś dopytać, coś dodać? No, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat dość obszernie, jeśli chodzi o to zainteresowanie, ale czujecie, to jak pozwolę. A ja was zapytam, czujecie, że się zmienia trochę nastawienie do polskich klubów, że jest taka fala, która jest pozytywna, a wy i tak jako szydercy będziecie z tego korzystać. Tak, ja generalnie czuję i ja najbardziej jestem zdumiony i to jest coś, co moim zdaniem tego się nie dostrzega. Jak bardzo mocno są zakorzenione pewne stereotypy jeszcze z lat 90. tak naprawdę. Bo do dzisiaj są ludzie, których na przykład podczas wizyt w szkołach, często tak miałem, kiedy właśnie współpracowałem z ŁKS-em, szliśmy z piłkarzami do szkoły, mieliśmy tam vouchery, które można było wymienić na bilety i o ile z uczniami była krótka piłka bardzo, kto z was interesuje się piłką? 30 osób klasa, 5 osób ręka w górę, mniej więcej, tak jeśli chodzi o zainteresowanie piłką. Natomiast z tych 5 jeszcze, kto interesuje się polską piłką, no to z tych 5 może 2 podniosło rękę, niezależnie od tego jaka szkoła. Ale bardziej kwestia kadry nauczycielskiej, grona pedagogicznego. I mówimy, że no dla was też mamy tutaj vouchery, tak? A nie biją? No, raczej nie, no biją rywala czasem, jak w pierwszej lidze jesteśmy, a w ekstraklasie to nas biją, jak jesteśmy. Ale tak, żeby się bili, to nie. No a tam chuliganów nie ma.
są, ale no nic, nie chuliganią. No, wszędzie są chuligani, na ulicach też. No i no tak, masz, tak. No, siła jest stereotypu, nie? Ja się zgadzam. Moja mama też mnie pyta. Mówię, że jadę na Legię coś tam, a mama mówi, jak na Legię? A co? To ostrożnie, no, ostrożnie. To ja nie to Legią, nie kibice ten. A ja w ogóle mam, słuchajcie, sąsiada ŁKS-iaka, który praktycznie każdy mecz ŁKS-u, mieszkając w Warszawie, ogląda i jeszcze dwie córy zabiera do auta i jadą, i tylko takie malutkie córy w wieku mojego synka. Także i to mi się podoba, to jest taka kultura, zobacz, no niby to jest tylko 100 km czy 120, a jednak każdy mecz pojechać to już nie jest takie łatwe, prawda? Ale to świadczy o tym, że ten gość naprawdę no, myśli tym klubem, zastanawia się, analizuje, dyskutuje, może nawet jak żona mu mówi, Alicja, czy coś tam, a on myśli sobie, jaki będzie skład dzisiejszy. Chciałem jeszcze jeden temat, tak, Kuba? Dopowiem jeszcze do tego, że generalnie gramy w Szczecinie chyba 13 lutego, nie, albo trochę później gramy w Szczecinie z Pogonią. I żeby tu się podzielić z anegdotą z życia prywatnego, to przygotowania do tego, że miał uzyskał zgodę na wyjazd do Szczecina, rozpocząłem w połowie grudnia, już podczas porządków świątecznych. Zobacz, jak pomagam, jaki jestem mąż. Także może ten Szczecin, jak będzie, to bym mógł pojechać, bo wiesz, to fajny mecz może być w ogóle. Więc totalnie się nie dziwię. Jeśli chodzi o tę grupę na stadionach, moim zdaniem, ci, którzy już są, może nie cała, tak jak teraz mamy ten skok frekwencyjny, no to trudno powiedzieć o wszystkich 40 tysiącach kibiców Lecha, że to są wszystko zaangażowani bardzo ludzie, ale jeśli chodzi o te 5, 6, 7 tysięcy tej najbardziej fanatycznej publiki, to wydaje mi się, że tutaj nie mamy się czego wstydzić tak naprawdę nawet z tymi ligami ze zdecydowanie innej rzeczywistości. Zwłaszcza jeśli się spojrzy nie na te pierwsze 3, 4, 5, 6 miejsc w tabeli ligi hiszpańskiej na przykład, tylko gdzieś tam na te dolne ekipy. To jeśli chodzi o tę ekipę, która tworzy na stadionie show, która jest na każdym meczu wyjazdowym, to tutaj nie mamy sensu, żeby jakiekolwiek kompleksy czuć. Kompleksy możemy czuć na pewno, jeśli chodzi o to, jak duża jest ta grupa, jak obszerna. No bo kiedy czytam sobie o kibicach Dynama Drezno, którzy gdzieś w pięciocyfrowej tak naprawdę liczbie jadą na mecz wyjazdowy i tam tworzą na meczu wyjazdowym wielkie show, wielkie widowisko, no to jest coś, czego możemy pozazdrościć. Nawet teraz, kiedy nie wiem, ŁKS jedzie do Poznania w 3000 osób, Legia teraz się mobilizuje, żeby na Stadion Śląski przyjechać w prawie 5000, więc idziemy do przodu, natomiast no tutaj zgadzam się, że jeszcze przed nami długa droga do przejścia. Ale żeby pozwólcie, że chciałbym zmienić temat i zapytać jeszcze Romka o dziennikarstwo, bo jesteś w nim bardzo długo, widziałeś, jak się zmieniało, to co teraz zauważamy, upadek gazet, kiedyś nie do pomyślenia, tak? Powiedz, co ci się w dzisiejszym dziennikarstwie podoba, a za czym tęsknisz, jeśli chodzi o dawne czasy? To jest tak, że mam tu nawet papierowe wydanie Piłki Nożnej, które przywiozłem ze sobą jeszcze z Polski, no ale resztę tych wydań już mam w iPadzie, tak? Ja sam jestem autorem teraz, mam taki swój kącik w tygodniku Piłka Nożna i naprawdę z dumą sobie piszę raz w tygodniu. Trochę się zmuszam, bo żeby coś napisać, no to potrzebujesz troszeczkę czasu, prawda? Mhm. Trochę się zmuszam, a zarazem za chwilę się uśmiecham pod nosem, że muszę coś napisać i wymyślić jakiś temat, kogoś sportretować, kogoś podsumować, coś przedstawić. Także piszę czasami sobie też na portal polsatsport.pl i trochę jestem człowiekiem starych czasów, ale widzicie, ja też jestem obecny w tych nowych mediach, więc nie wiem, mnie konwencja jakby nie zamyka, nie? Kiedyś zaczynałem jako dziennikarz piszący. Ale z szerszą refleksją, jakbyś spojrzał, co w dzisiejszych mediach sportowych ci się podoba, a co ci się nie podoba? Wiesz, może tak. Strasznie mi się nie podoba ta kultura kliku, nie? To jest antykultura tak naprawdę, bo to jest kontrkultura tak naprawdę. Te tytuły takie, które po prostu tylko po to, żeby wiesz, ktoś kliknął, wszedł, no i to jest taki ruch, moim zdaniem niebezpieczny, bo on powoduje, że troszeczkę ogłupiani jesteśmy wszyscy. Ja tak samo, no, Lewandowski coś tam, a tu później wchodzę w to, a to... Ja bym kliknął, jakbym przeczytał Lewandowski coś tam. No ciekawe co, sprawdźmy. Tu są różne rozwinięcia, nie? I człowiek się kusi, żeby wejść i zobaczyć, a ostatecznie jest to taka czasami banalna kwestia,
Ale słuchajcie, z drugiej strony, no, każdy z nas robi selekcję. Czasami mam taki nastrój, że myślę sobie, że jest bardzo niebezpieczne, bo bardzo populistyczne media mogą być, te internetowe. W szczególności duże koncerny. Słuchajcie, właśnie nie taki podcast, czy taki YouTube, jak wy macie, czy mój kanał, czy wiele innych, nawet na YouTubie. Bardziej myślę sobie, że koncerny też. Bo jak słyszę, że dziennikarze na przykład w tych dużych koncernach medialnych, które są cztery największe w Polsce, też mają część pieniędzy z tego, ile się kliknie ich artykuł, no to się zastanawiam, kiedyś była... O jakim koncernie możesz mówić, dużym medialnym? Słuchajcie, musielibyście z nimi porozmawiać, z tymi dziennikarzami. Domyślamy się, tak. Ale wiecie, że nie ma tajemnicy, że są cztery największe w Polsce i jak słyszę, że jednak od klikalności zależy wynagrodzenie, no kiedyś była, rozumiem, wierszówka, czyli im więcej się napisało, tym więcej się zarobiło, ale wierszówka nie jest czymś dobrym moim zdaniem, bo troszeczkę na koniec liczy się, ktoś może napisać jeden tekst w tygodniu, a to jest wydarzenie, tak? No, troszeczkę w innej konwencji. Kaczorkowicz na przykład, prawda? Pracujący długo nad jednym materiałem. Słuchajcie, no na koniec to on nad takim materiałem to pracuje czasami tygodniami, mam wrażenie, nad niektórym, bo zanim się spotka z tyloma rozmówcami, a później przeleje to na papier, to właśnie, no to jest na koniec, natomiast dobra wierszówka to był kiedyś problem, a teraz jest problem tego wynagradzania za klikalność, nie? I tu już jest pokusa ogromna takiego, wiecie, no, napisania tekstu, a już później leadu czy tytułu, który tylko i wyłącznie jest po to, żeby zachęcić, żeby ktoś kliknął, a czy już to przeczyta, czy to ma sens, czy to coś daje, no to są jakieś niebezpieczeństwa mediów. Natomiast wiecie co, to też nie chciałbym ich przecenić, bo myślę sobie, że każdy świadomy czytelnik, czy już dzisiaj internetu bardziej niż prasy, no rozumiem, że sobie też selekcjonuje pewne rzeczy, coś go interesuje, coś nie, no rozumiem, że sobie może to jakby do tego rozsądnie podejść, tak? Natomiast mediom trochę brakuje rozsądku czasami w tej pogoni za klikalnością, no ale... To jeszcze inne pytanie ze świata mediów. Chciałem cię zapytać o opinię na temat Weszło. Weszło jako portalu, który pojawił się kilkanaście lat temu, nigdy nie stawiał na clickbait, miał swoją wyrazistą opinię, swoją pewną też misję, nawet jeśli czasem wykonywaną w sposób taki specyficzny dla siebie. Jak ty patrzysz na portal Weszło, na mapie polskich mediów przez te lata i wszystko, co się pojawiło? Mam wrażenie, że nie zawsze ci było po drodze. Może z Krzyszkiem, no wiadomo, że są pewne historie opowiadane, ale Weszło jako pewien projekt. Jak ty na to patrzysz? No i właśnie ja tutaj też dopowiem, że tak? W sumie od tego trochę zaczynaliśmy rozmowę, bo ja sobie wyobrażałem świat dziennikarski, jak byłem młody jeszcze, to było 100 lat temu, albo 10, że jesteśmy trochę my, czyli dosyć młodzi ludzie, którzy raczej nie stronią od luźnego stylu, od takiego, nie wiem, obalania pomników, trochę bym to nazwał, bo były takie czasy, zwłaszcza przed Euro 2012, że trochę chuchaliśmy, dmuchaliśmy, bo to wielka nasza wspólna misja, żeby Franciszek Smuda na Euro ładnie się zaprezentował, a Weszło było na kontrze totalnie. Tam naprawdę nie dało się przeczytać jakiegokolwiek dobrego słowa pod adresem reprezentacji Polski. Wyobrażam sobie, że jesteśmy my, właśnie ci troszkę młodsi, bezczelni i są ci, którzy są establishmentem, którzy są poważni, którzy mają marynarki, krawaty, którzy zawsze zachowują powagę, którzy w jakiś sposób też trochę fałszują rzeczywistość, mówiąc na przykład, że reprezentacja Franciszka Smudy daje nadzieję na cokolwiek, kiedy ona nie dawała nadziei na nic, tak patrząc na to z dystansu. Stąd wydaje mi się, że nie chcę tutaj, żebyśmy weszli teraz w szczegółowo sąd Franciszka Smudy, tylko bardziej o ten dystans, który był między tymi dwoma światami i jak to wyglądało z drugiej strony, no bo jak to wyglądało z naszej strony, no to obaj dobrze z Leszkiem wiemy, bo wtedy Weszło współtworzyliśmy. Wiesz co, to jest projekt, który dzisiaj jest częścią rzeczywistości i wydaje mi się, że bardzo merytoryczny jest dzisiaj i oddaje tą rzeczywistość właśnie w dłuższych formułach. Ja jestem za dłuższymi formułami, absolutnie, za wyjaśnianiem problemów. Co do nastawienia do Franciszka Smudy czy tamtych czasów i takiego podziału, że my, oni, to ja aż takiego wrażenia nie miałem. Słuchaj, ja akurat znałem się dobrze z Franciszkiem Smudą i to, co miałem kilka z nim polemik, to no, nie uwierzylibyście. To raczej nie były parlamentarne polemiki na temat poszczególnych decyzji Franca.
Natomiast reprezentacja zawsze wzbudza moją nadzieję też, poza tym, że polemikę, tak, czasami osobistą z danym selekcjonerem, to wzbudza jakąś nadzieję. No ja bym chciał, żeby Polska jednak wyszła z grupy, coś zapisała, fajną historię, nie? Natomiast co do dziennikarstwa, no to patrzycie na to jako projekt, w którym uczestniczyliście, ale nie wiem, no to dzisiaj on się obronił, tak? Bo on jest rzeczywistością, jeśli chodzi o, o jakby polski rynek i wydaje mi się, że w ogóle, bo o co chodzi kibicowi? On chce wiedzieć, tak? On chce wiedzieć, co się dzieje. No ja nie uważam, że kibic właśnie nie chce wiedzieć, jakie są kulisy decyzji, nie wiem, dzisiaj Probierza, a wcześniej Smudy, tak? No to jak ktoś to potrafi opisać, umie to opisać, ma wiedzę i tak dalej, no to jest tylko atut. Ja bardziej patrzę na duże media, że są problematyczne, bo spłaszczają dyskusję, tak? I clickbaitomania, czy jak ją nazwać, jest po prostu wszechobecna, nie? Także no, nie wiem, co byście chcieli usłyszeć, no ale generalnie wy byście częścią tego projektu, to też jest część waszego życia, tak? Więc utożsamia się z tym, ma się do tego prawo i autentycznie ja sam, wiecie co, ja uczestniczyłem w wielu projektach medialnych i każdy projekt wzbudza jakby, jak jesteś normalny, to jest twój projekt, tak? No to jest twój projekt, utożsamiasz się z nim, tak? No, ale też czasami się zastanawiasz, co zrobić, jak zrobić i tak dalej. Ja na przykład zawsze chciałem pisać książki, miałem z tym problem przez lata, a później nagle napisałem ileś tych książek, osiem książek, bo tam dwa albumy, sześć książek, sprawiało mi to wielką satysfakcję, nie? Trochę się zawiesiłem, ale na przykład chciałbym wrócić chyba do pisania jakoś tam, bo wydaje mi się, że nawet jak to przeczyta kilka tysięcy ludzi, bo to najczęściej książkę... No bo książki to trudny temat, jeśli chodzi o wydruk, to wiadomo. Wiecie, ostatnio wydawca poinformował mnie, że Dejna, czyli Obcy, nie ma pół egzemplarza, a próbowałem kupić, bo ktoś mnie czasami prosi, zagaduje i tak dalej, ja mówię, no tam wysłał mi takiej pół paczki, mówię, ale to już ostatnie, niektóre są uszkodzone w ogóle. Wydrukował tego wtedy 7 tysięcy, dużo, mało, nie wiem, 4 chyba w miękkiej, 3 w twardej. No to wydaje mi się, że się rozeszło i planuję w ogóle wznowienie Dejny na przykład. To mnie bardzo cieszy, jakby wznowił Dejnę już troszeczkę, a jeszcze mamy ciekawe zdjęcia do tego projektu właśnie dzięki Januszowi, Johnowi Marciniakowi, bo to są zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych nigdzie nie publikowane. Dejny i są nieprawdopodobne, więc fajnie. Jak napisałem Zbiego Bojka, tak się zastanawiałem, kto to pytanie, kto lepszy, Dejna, jakbyś umieścił, bo jest dyskusja, wydaje mi się, między Dejną, Lewandowskim, a Bońkiem, tak piłkarsko, jakbyś tak... I Saganowskim. I Saganowskim oczywiście, tak. Marek pierwszy, a dalej jak to się układa? Słuchajcie, ale zapominacie jeszcze Grzegorz Lato. No to i zapominacie, że jest Józek Młynarczyk, to mój ulubiony polski bramkarz, także, ale dobra, słuchajcie, no ta trójka, jakby Boniek, Dejna, Lewandowski. Na trzecim lewy, tak? Tak. O, tak. Proszę. Ale się zastanawiam nad Lato cały czas, bo wiecie, to był gigant, to jest facet, który, bo Lato oczywiście, rozdzielmy Latę działacza, zawsze mnie witał, to witam tego, co nie umie pisać, a ja mówię, a witam tego, co nie umie rządzić. Lato miałem dyskusje ciekawe. Właśnie w tych czasach, o których mówicie, to jest po prostu, nie cierpią mnie Grzegorz Lato, po prostu, także ja nie wiem, jeśli jesteście męczennikami sprawy, to ja też wtedy dopiekałem. Lato po prostu jak mnie widział, to dostawał białe gorączki i różne rzeczy wymyślał. Bardzo niefajne rzeczy, no ale dobra. Ja jestem miłosierny i później miałem taką rozmowę z Marianem na temat takiego dokumentu. Był mecz Polska-Niemcy we Frankfurcie za Nawałki. A my przecież graliśmy słynny mecz na wodzie we Frankfurcie, Polska-Niemcy, gdzie tam ta piłka utopiła się w tej wodzie. I Marian wymyślił, Roko, może byś zrobił taki dokument o Mundialu 7-4. Weźmiesz jakiegoś fajnego rozmówcę i nakręcisz, Murhart jest blisko, no tam no, stosunkowo blisko, 100 km od Frankfurtu. Ja mówię, dobra, to fajnie z kamerą pojechać na parę dni, nakręcić coś. To weź Janka Tomaszewskiego. Ja mówię, Chryste, nie, no Janka to nie...
No to Henryka Kasperczaka. Ja mówię, no to w drugą stronę, bo pan Henryk jest świetny, ale przed kamerą to tak, tak, no to kogo? Ja mówię, no to Grzegorza Latę. Nie, no Lato to w ogóle stop, no to w ogóle, ja mówię, spokojnie, spokojnie, dzwonimy do Grzegorza, spokojnie. Ja nie rozmawiałem z nim z kilka lat od tego momentu, dzwonię, pierwsze pytanie, ani dzień dobry, ani nic, tylko mówi, sprawdzasz, czy żyje. Ja mówię, panie Grzegorzu, tu jest Grzegorz, jest wielka wyprawa, Murchard, Frankfurt, lecisz z reporterem? Oczywiście. Także nakręciliśmy kawałek jakiegoś tam kina i rzeczywiście on przed kamerą czuje się, natomiast na przykład w ogóle nie umiał rządzić, w ogóle nie umiał zarządzać, jakby tworzyć i tak dalej. Ten upadek polskiej piłki, on jest też upadek albo wzlot, zobaczcie, jest związany z konkretnymi osobami. To nie ma przypadku w życiu. Albo ktoś umie, albo nie umie, tak? Albo ma to coś, ma jakiś pomysł na to, można go krytykować, można się zastanawiać nad poszczególnymi elementami, ale czasami ktoś ciągnie tą piłkę w dół, a ktoś ją trochę podnosi, nie? To wszystko jest od ludzi zależne, nie? Zibi Boniek kilka razy diagnozował problem polskiej piłki, że największym problemem są ludzie w futbolu. Trochę tak jest, nie? Zobaczcie, jak kluby są miejskie na przykład. Ja się zawsze zastanawiam, kto tam rządzi w tym klubie. W roli prezesa, wiceprezesa, szefa finansów, dyrektora. Doradcy do spraw tego i owego. Ostatnio rozmawialiśmy o tym dosyć obszernie z Ireneuszem Amrotem i wokół Górnika Łęczna, że tak naprawdę do końca nigdy nie wiadomo, czy twoim przełożonym jest faktycznie dyrektor sportowy, czy może dobry znajomy prezydenta miasta, który akurat ma syna w tym samym wieku co prezydent miasta i oni razem się widzą na treningach tego syna i tam podpowiedział, żeby Mamrota zwolnić na przykład. I to fakt, i pod tym chyba się większość ludzie polskiej piłki podpisują, że kadry jest ciężko skompletować. Natomiast i tutaj uważam, że to rzadko wybrzmiewa, a powinno, że w piłce nożnej brakuje ludzi, bo się ludziom płaci do dupy zwyczajnie. Piłkarze zarabiają fantastyczne pieniądze, ale jak masz zatrudnić fachowca, na przykład nie wiem, w kwestiach zarządzania ticketingiem, zarządzania marketingiem, sprzedażą i masz mu dać pieniądze takie, jak on dostanie na wolnym rynku w branży, nie wiem, kosmetycznej, no to nie, no przecież to bardzo dużo pieniędzy, to ja wolę sobie kupić nowego lewego obrońcę niż ściągnąć gościa, który profesjonalnie mi ogarnie temat zarządzania. Więc zgadzam się, że nie ma w piłce ludzi, ale jednocześnie uważam, że nie ma w piłce ludzi, bo się im nie płaci, płaci się piłkarzom, a ludziom, którzy są fachowcami... To mogą jest straszny błąd tego środowiska, słuchajcie, to jest straszny błąd tego środowiska w Polsce, on się trochę naprawia, niektóre kluby mają większą świadomość, że warto mieć jeszcze właśnie dział ticketingu czy marketingu i tak dalej, także natomiast wielkie zaniedbania przez lata, bo pokusa tego płacenia temu, wiecz, 18, 22, 27 zawodnikowi w kadrze była tak ogromna, że pochłaniało to środki i wiecie co, ja jestem zawsze za dyskutowaniem o bolączkach w futbolu, bo one mogą naprawić trochę ten futbol. Tak? Czasami nasza ta szydera dziennikarska to przeciwstawianie się Lacie na przykład, tak? Czy pewnym problematyce, która jest, ona za każdego prezesa jest trochę inna, prawda? Bo coś tam się naprawi, coś się popsuje i tak dalej. Natomiast wiecie, że tak naprawdę podstawą futbolu są kluby. Federacja jest tylko takim wymiarem, który zarządza gdzieś, patrzy z boku, z góry, może coś pewne rzeczy kształtować, ale kluby, jak one nie są zdrowe, no to są ogromne problemy, nie? One się trochę uzdrawiają w moim przekonaniu, tak jako, nie powinienem tego jako stary tetryk ze złotorei mówić, ale bo to trzeba ich cisnąć, no. Jak ja widzę czasami o proporcje, moje dyskusje z tymi działaczami nad proporcji Polaków i obcokrajowców, one są nie do skończonej. Wiecie, ja nie mam nic do obcokrajowców, bo ja uważam, że to jest część dzisiaj kultury piłkarskiej. I my, jak mamy... pewnie. No tak, tylko zobacz, czy polska liga jest globalna? Odpowiedź, Leszek. No w tym momencie jest już. Nie, poczekaj, nie, spokojnie. Dobra, to jest, doprecyzuję moje pytanie. Czy polska liga jest globalna w sensie przychodów?
Globalna nie jest, ale no kurczę, no dzisiaj ten rynek piłkarski jest tak otwarty, że no nie jesteś w stanie się zrzymać na obcokrajowców. Raków zdobył mistrza Polski 10 obcokrajowcami w składzie. Już Lech Poznań przecież, którego mecze komentowałeś, kto był gwiazdą? Rudnews był gwiazdą. Był wspaniały Dżurdziewicz, był Dimainias, był niesamowity Arboleda, był Buric. No nie chodzi o to, żeby nie zatrudniać obcokrajowców, tylko zatrudniać dobrych obcokrajowców. A obcokrajowcy zawsze byli i są. I taka jest piłka, taka jest każda liga. Liga bułgarska, inne ligi, które idą w górę, też korzystają z obcokrajowców. Chodzi o to, żeby korzystać z dobrych. Bardzo mądrze się pan wypowiedział. Okej, natomiast problem jest taki. Zobaczcie, Niemcy, Bayern Monachium, prawo Bosmana wchodzi, tak? I możesz mieć 11 prawie najlepszych piłkarzy świata, bo powiesz, Roko, nie stać Bayernu na 11 najlepszych piłkarzy świata, ale prawie 11 najlepszych by było, bo by był ten trzeci, piąty, drugi, pierwszy czasami na niektórych pozycjach, skonstruowaliby sobie 11 samych obcokrajowców najlepszych albo prawie najlepszych na świecie. Nie robią tego. Wiecie dlaczego? Połowa Niemców, połowa zagranicznych piłkarzy, bez przepisu. A wiecie dlaczego? Bo mają strategię. Na koniec, jak ja cię pytam, a dochody są globalne? No nie. No ale jest przepływ, wszyscy przychodzą i możemy robić co chcemy. Możemy, tylko kto daje pieniądze na futbol w Polsce? Kto? Zagraniczne firmy? Nie. Często podatnik, samorządy, telewizje i tak dalej, tak? Lokalny przedsiębiorca, masz lokalne pieniądze i chcesz je transferować za Polskę czy w dół tej piramidy futbolowej? Jak wy jesteście z tej piramidy futbolowej, wy jesteście zwieńczeniem tej piramidy medialnej futbolowej i chcecie wytransferowania tych środków finansowych nie na akademię, notabene mapa akademii w Polsce to też jest jeden z wielkich walorów polskiej piłki przez ostatnie 10 lat. Nieprawdopodobnie urosła. Ja się tym zajmuję, słuchajcie, z przekonania. Po prostu znam ludzi zajmujących się szkoleniem, dyskutuję z nim. Wczoraj jeszcze dyskutowałem późnym wieczorem z Przemkiem Iwańczykiem, który jest mega wkręcony w to wszystko. Ja też się pochwalę. Ja rzadko opuszczam piwnicę, ale ostatnio byłem na sparingu UKS-u i z Przemkiem Iwańczykiem gadaliśmy chyba za 2 godziny normalnie. No, a bo niedawno gościł naprawdę futbolu Marcin Dorna, który notabene myślałem, że nie przyjmie zaproszenia jako dyrektor sportowy federacji, biorąc pod uwagę, że federacja chce zlikwidować przepis o młodzieżowcu, a tymczasem przyjął to zaproszenie i argumentował i próbował zaszczepić pewne dane i pewną myśl dotyczącą przepisu o młodzieżowcu. Wzbudza wielkie emocje. Jest to regulacja trochę policyjna, powiedzmy sobie szczerze, ale bez regulacji policyjnej czasami naprawdę trudno regulować ruchem w Polsce, bo ci kupią samych obcokrajowców. Wy mówicie o Rakowie. Podziwiam ten projekt, ale w sensie proporcji Polaków do zagranicznych piłkarzy uważam, że jest zachwiana. Ale zrobili mistrza Polski. Kim grała Legia w Lidze Mistrzów? No przecież nie samym tym. Jak myś było ten? Kopczyńskim. Dobrze, ale teraz masz Legię, gdzie masz Tobiasza, gdzie masz Slisza, gdzie masz Augustyniaka, gdzie masz Wszołka, to jest moim zdaniem, pamiętaj jedną rzecz, jak stracisz proporcje, to stracisz na dłuższą metę, nawet jak jesteś Rakowem i płacisz stawki nieprawdopodobne, jeśli chodzi o finanse, to jest kaprys jednego człowieka, Michała Świerczewskiego. Super, podoba mi się, że gość w ogóle z biznesu ma zajawkę na futbol, stworzył klub z drugiej ligi przez pierwszą do ekstraklasy. W ekstraklasie 3 razy był na podium, wicemistrz, mistrz. Puchar Polski, finał Pucharu Polski. Stworzył genialny projekt, ale jeśli straci proporcje, powie tak, to tak jak miałem z Jarosławem Królewskim tutaj rozmowę. No ale to ja tak nie patrzę na to, jak są dobrzy, to my tu będziemy kupować i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no ale na koniec, czego ma być wymiarem Wisła Kraków? Samych Hiszpanów albo samych obcokrajowców? To jest zapominanie o tym, co jest solą tej ziemi. My się domagamy, żeby media propagowały futbol. Ale na koniec, słuchajcie, wiecie, że jest rzesza kibiców, która patrzy na wychowanków, na dzieciaków, na akademię. No klub generuje jakieś środki. Wiecie, jak ciężko jest przeznaczać te środki na akademię piłkarskie? Nie, no to lepiej wydać na kontrakt 25. piłkarza w kadrze, bo on się może przydać trenerowi. Słuchajcie, musisz czasami wyjść poza myślenie trenera, który rządzi klubem tu i teraz, bo trenerzy mówią tak, nie, młodzieżowiec, nie, bez sensu, ja i tak najstronniejszych będę wystawiał. Ale on myśli z meczu na mecz. Nie możesz jako polski klub, właściciel polskiego klubu nie mieć strategii.
Niemiec ma strategię, a Polak nie może mieć strategii. Nie, no to ja się na to nie godzę. Raków ma taką, żeby stawiać na najlepszych możliwych piłkarzy na rynku, a niekoniecznie patrzeć im w narodowość. Dobra, ale powiem wam szczerze, Marek Papszun, mam takie wrażenie, rozmawiałem z nim kiedyś, był dumny z historii Kamila Piątkowskiego, że to był pierwszy piłkarz, który pokazał, i to też nie obcokrajowiec, a Polak, pokazał, że można być niechcianym juniorem Zagłębia Lubin, przyjść do Rakowa, gdzie na początku on go wystawiał na wahadle, bo nie miał dla niego pozycji na środku obrony, tak? Zrobić gościa, zbudować gościa na poziom czołowego obrońcy ligi, reprezentanta Polski i sprzedać go za 6 milionów euro do czołowej Akademii Świata Salzburga. I to jest powód do dumy Rakowa Częstochowa. Ale większym powodem do dumy dla Marka Papszuna jest Mistrzostwo Polski z Rakowem, którego Kamil Piątkowski nie ma w CV, więc wiesz, no to jest jednak... Nie wiem, wiesz co, to w tym momencie ci powiem tak, jest powodem do dumy Mistrzostwo Polski, nikt mu tego nie zabierze i to jest super sprawa, to jest na koniec, jesteś mistrzem Polski, zrobiłeś to, nie miałeś prawa tego zrobić jako Raków, a zrobiłeś to, biorąc pod uwagę, co było, co zostałeś w 2016, ale Kamil Piątkowski, myślę, że Marek Papszun do końca życia będzie mówił, to ja, albo nawet jak nie będzie mówił, to będzie myślał, to ja zbudowałem tego chłopaka, zobaczcie. Będzie, ale historia to jednak... Powiedz mi jedną rzecz, czy trener, to on ma tylko kupować i handlować, czy ma budować? Ma budować, ale z tego, ale w Rakowie miał zrobić mistrzostwo i je zrobił, a nie grać 11 polskimi zawodnikami. Najpierw miał awansować do pierwszej ligi, spokojnie. Oczywiście. Później miał awansować do ekstraklasy, później miał się utrzymać w ekstraklasie, a później, słuchajcie, na koniec też powiedzmy sobie szczerze, ja cokolwiek się orientuję w płacach, Raków płaci potężne pieniądze piłkarzom, ma do tego prawo. Michał Świerczewski ma prawo do tego, żeby dobudżetować ten klub, dołożyć do budżetu, tak? Może na przykład tego zabrakło świętej pamięci Januszowi Filipakowi, bo przy jego możliwościach, no, myślę, że fajną puentą by było gdzieś jego zaangażowania w Krakowie Mistrzostwo Polski, ale zdobył Puchar Polski, też wielka sprawa dla Krakowi. Natomiast Michał Świerczewski się zaangażował, niesamowicie wkręcił. Mnie to tylko cieszy, bo brakuje takich ludzi wkręconych w futbol, z prywatnego biznesu w szczególności. Bo miastom kluby służą do rozgrywania pewnych rzeczy, nie? A tu gość naprawdę jest mega wkręcony, nie? Bardzo ciekawy przykład. Kuba, czy chciałbyś tutaj do tej dyskusji coś jeszcze dopytać, czy zmierzamy do pomidora powoli? Ja myślę, że generalnie przysłuchiwałem się z uwagą waszej wymiany argumentów i trudno jest to określić inaczej niż dyskusją taką, w której trudno wskazać zwycięzcę, bo zmierzył się młody idealista, pełen wiary, Roman Kołtoń, i stary cynik, który już życie poznał, czyli Leszek Milewski. I tutaj no, na pewno mnie jest bliżej do Leszka, dlatego że jestem w jego wieku, już bardzo dużo widzieliśmy, bardzo dużo rozczarowań. Więcej tych obcokrajowców, dobra, no, wszyscy obcokrajowcy do składu, żadnego Polaka. Jest drużyna Roman, co gra 11 Polakami tej jesieni w Ekstraklasie, jest to Ruch Chorzów. Nie udało im się za bardzo, więc znaczy, zawsze ostatecznie jest jak... A puszcza, panowie, to halo, chwila, moment, no i co? Kracjun, najlepszy strzelec, Mołdawianin. Znaczy tu też, ja myślę, że nie ma co uderzać w takie tony ogólne, dlatego że każdy klub jest inny. I tak na przykład ja teraz, Łódzki Klub Sportowy, swój klub, który kocham, bardzo mocno krytykuję za ruchy transferowe, dlatego że wydaje mi się, że w pozycji UKS-u są one nieuzasadnione. Że gdyby UKS był 13 i ściągnął Rizę Durmisiego i ściągał Husseina Balicia, no to okej, goście z CV, spoko, 13 miejsce, może chcemy dołożyć cegiełkę do utrzymania. Ale w takiej sytuacji, jak jest UKS, że za pół roku będzie zespołem pierwszej ligi, to wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie team Roman Kołtoń. Uważam, że tutaj powinno się promować młodych Polaków po to, żeby po pierwsze mieć kogo sprzedać po ewentualnym spadku i budować budżet, a po drugie po to, żeby mieć kim grać w tej pierwszej lidze, bo nikt chyba nie ma wątpliwości, że Rizia Durmisi i Hussein Balić w pierwszej lidze z nami nie zostaną. Więc w tym konkretnym aspekcie okej, ale jeśli miałbym oceniać Raków i powiedzieć, że słuchaj, Raków, fajne to mistrzostwo, naprawdę, ale może byś wymienił Iwiego Lopeza na jakiegoś młodego Polaka? Panowie, nie naciągajcie mnie tutaj, bo ja jestem za Iwi Lopezem, każdy ciekawy obcokrajowiec. Policzyliśmy ostatnio,
że 99 Hiszpanów zagrało w historii Ekstraklasy i super, za chwilę będzie setny i 20% dzisiaj obcokrajowców w naszej Ekstraklasie jest z Półwyspu Iberyjskiego albo z Hiszpanii, albo z Portugalii. To też pokazuje, że już nie starzy Słowacy, czy Czesi, czy z Bałkanów, czy skądinąd, tylko możemy sobie sprowadzać ciekawych piłkarzy z Portugalii, Hiszpanii, chociaż oni często mają CV drugo- albo trzecioligowe nawet, a nawet trzecioligowi piłkarze stawiają się największymi gwiazdami Ekstraklasy. Natomiast na koniec, to jest fajne, to jest uzupełnienie, natomiast korowy biznes, Leszek, jakbyś miał do wydania trochę kasy... No nie będę miał. Ale jakbyś miał... To naprawdę zastanów się, gdzie ją wydać, tak? Czy nie warto zastanowić się, chcesz karmić kluby pierwszej ligi, drugiej ligi? Tam nie ma w ogóle piłkarzy, według was? Jestem pewny, że są. No jestem pewny, że są. Także, ale się tu rozgadali, kurczę. Trzeba szukać. Jest Marczuk, na przykład Jagiellonia go wyciągnęła, więc jak najbardziej. Ja myślę, Roman, że warto szukać w pierwszej lidze, w drugiej lidze, ale warto też szukać za granicą. Co? Zmierzamy do pomidora. Czy Kuba chciałeś coś jeszcze tutaj dodać? Chyba tak, bo pytanie kończące, tak zwany finisher, będzie na finiszu. Będzie na końcu, tak. Więc Roman, taka seria krótkich pytań, gdzie stawiamy dwie rzeczy i proszę cię odpowiedź tak naprawdę jednym słowem, no chyba, że poczujesz, że potrzebujesz to jakoś uzupełnić. Więc... Ja jeszcze wtrącę, że w trakcie trwania pomidora, jeszcze jeśli czat uznał, że coś przemilczeliśmy albo coś za lekko poruszyliśmy, to teraz jest ten moment, że możecie nam tutaj na czacie napisać i postaramy się do tego wrócić, jeśli tak, nie poruszyliśmy. Był też jeden donate z pytaniem, to też po tym pomidorze. Pierwsze pytanie, Roman. Zibi czy Lewandowski? Zibi. Internet czy telewizja? Internet. Studio czy reportaż? Reportaż. Barcelona czy Real? Kiedyś Barcelona, ale wiesz co? Ja... Odkąd przyszedł Lewandowski, to Real. Musiałem się rozwodzić. Generalnie byłem fanem Cruyffa, nie? I jak on prowadził Dream Team, to się wciągnąłem w to i tak dalej, i tak dalej. Jak Lewy tam poszedł, to jest ciekawe dla mnie. Wiesz co? Za parę lat to będzie taka tęsknota za Polakiem w Barcelonie albo Realu, i że ten Lewy... To jest taka historia, success story, po prostu to jest coś nieprawdopodobnego. To jest taka historia sukcesu. Ja wiem, że teraz jest to wszystko w ogniu krytyki. No rozwiodłem, rozwodziłem się tutaj za długo. No jedziemy. Mecz Ekstraklasy czy mecz Ligi Mistrzów? Bum, bum, oho, ho. Kocham i to, no to co mam ci powiedzieć? Przemysław. Brzęczek czy Lewandowski? Nie, no Lewy. Kasz czy Oli Sadebe? Oli. Borek czy Hajto? Nie, no wiesz, stawiasz mnie w niewygodnym położeniu, także nie chcę. Z obu ich znam i po prostu to są goście naprawdę. Nie do podrobienia. Nie do podrobienia są. Nie ma takich na rynku. Ja wiem, że można tutaj zastępować ten za tego, ale tych dwóch to nie ma takich jak ci Paj. I jeszcze pytanie, takie prośba, odpowiedź tak lub nie. Zaskoczył mnie rozpad kanału sportowego. Tak. I pytanie z czatu, które padło jakiś czas temu, był tutaj donate duży, Desiach, zapytał, czy pamiętasz takie Cafe Football, w trakcie którego wyszedł z studia Tomasz Hajto. I czy wiesz, tak, dlaczego wyszedł? Tak. A powiesz dlaczego? Słuchajcie, Tomek Hajto niesamowite jest, możecie nie uwierzyć, ale on miał straszny problem z kawą. Miał kilka lat, gdy nie pił w ogóle kawy, a jak napił się kawy, po prostu naprawdę źle się czuł. Ja wiem, że to jest legenda i idąca w innym kierunku i próbująca pokazać co innego, natomiast słuchajcie, to jest szok, bo ja sam jestem kawoszem. Dla mnie espresso to jest po prostu część jakby funkcjonowania w życiu. Idziesz z Tomkiem, rozumiesz, on nie może się kawy napić. Idziesz na kawę z gościem, który musi zamówić herbatę. No ja tego nie rozumiałem, ale to przez lata funkcjonowało. On niestety tego dnia napił się kawy i rzeczywiście musiał opuścić studio. Skusiło go. On już kilka razy pił wcześniej, jakby dawał radę ten organizm. Organizm czasami coś odrzuca, nie? Także, ale to, ja rozumiem, że mogą ludzie nie uwierzyć w tą historię, ale ona z mojego punktu widzenia jest prawdziwa. Także
Także, a Tomek barwną postacią jest, słuchajcie, także... Prawda Tomka Hajty jaka jest? Prawda Tomka Hajty jest taka, że słuchajcie, to jest gość niepodrabialny, także absolutnie nie ma takiego drugiego. Natomiast gość zagrał 62A. To też zawsze sobie się zastanawiam, że ci ludzie, którzy krytykują drugiego człowieka, na przykład to tak jak czasami ktoś mówi, a Artur Wichniarek co on grał w piłkę, ale on 100 bramek w Niemczech strzelił, w pierwszej i drugiej Bundeslidze, reprezentacja, no dobra, tu mu nie wyszło, tam ma prawie 20 meczów w kadrze czy coś, ale Wichniar jest jeden z najmądrzejszych ekspertów i komentatorów, jakich ja na swojej drodze... Ja go bardzo lubię, mieliśmy go okazję z Kubą poznać, fajnie gość. On ma taką argumentację w sobie, w czwartek jest na Prawdzie Futbolu po raz kolejny i po prostu gość, słuchaj, ja się mogę z nim nie zgadzać, ale przynajmniej muszę wysłuchać jego argumentów, bo czasami spotykam kogoś, kto nie ma argumentów, a i tak ma swoją rację. Ja mówię, ale halo, no to może jakieś argumenty. Wichniar jest w stanie cię tak argumentami strzelać, że ja uwielbiam tę dyskusję. Czasami mogę się nie zgodzić nawet z jednym z jego argumentami, ale przynajmniej się zastanowię nad jego argumentami, bo on ma łatwość formułowania argumentów. To jest niesamowicie ważne w takiej debacie, która on toczy czasami krótsze, dłuższe, ale się tu rozgadaliśmy. Chryste, panie. Tak, więc powoli będziemy zmierzać do końca. Sponsorem kanału jest Superbet, natomiast Romanie jest jeszcze taka tradycja. Pytanie na koniec. Kuba, czyń proszę honory. Jest to pytanie specyficzne. Zobaczymy, jak przejdziesz ten test. Czyli jednak ja mam znowu się kompromitować. Ja jestem nawykły. Mogę to zrobić, jeśli nie chcesz. Nie ma sprawy. Dobrze. Zapytam. Ja już niech tradycji stanie się zadość. Rzadko zapraszamy ludzi do programu właśnie z tego względu, że mamy czasem do zadania pewne pytania, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Więc drogi redaktorze, czy wie redaktor, co się stało pod Legnicą? No to przecież jestem ze Złotoryi. No to co się stało pod Legnicą? No była słynna bitwa 1241, Złotoryja notowana 1211, czyli już była na prawie magdeburskim. Bitwa pod Legnicą niestety była przegrana przez nasze rycerstwo z Mongołami, ale to nie wiem, czy o to zdarzenie wam chodzi, bo ja rozumiem, że w historii było wiele zdarzeń. Ja jako chłopak, który jeździł autobusem czerwonym do Legnicy, i no, najazd Mongołów był bardzo dotkliwy, notabene do dzisiaj są tam poszukiwania na tym polu bitewnym, tam podobno 10 tysięcy naszego rycerstwa zginęło, ale nie wiem, czy ten temat, może coś innego się zdarzyło. Ale to jest ciekawe, bo my to w takim razie chyba, wydaje mi się, że od tego momentu zmodyfikujemy, bo w oryginale dowcip jest dość prosty, jest, co się stało pod Legnicą? Chłop się zesrał jajecznicą. I wszyscy wtedy bardzo mocno się śmieją z tego, jak absurdalna jest odpowiedź, co się stało pod Legnicą. Ale ja mam pomysł, żebyśmy jak następnym razem zaprosimy gościa, zapytamy, co się stało pod Legnicą. Gość pewnie powie, że nie. A my wtedy powiemy, odbyła się bitwa, w której Imperium Mongolskie pokonało Rycerstwo Śląskie, Rycerstwo Małopolskie, Henryk II Pobożny w tej bitwie. Zginął w ogóle. To się bardzo rzadko zdarza, żeby na polu walki zginął dowódca. To... Czy król, czy książę Władysław Warneńczyk zginął, ale to się bardzo rzadko zdarza, słuchajcie, żeby Urlich von Jungingen też zginął jako wielki mistrz zakonu, słynna scena w obrazie Matejki, gdzie on tam rzeczywiście przeszywamy go tym mieczem, także natomiast to się bardzo rzadko zdarza, żeby zginął. Nie wiem, byłem ostatnio na filmie Napoleon. Ja się czasami zastanawiam nad szaloną odwagą tego Napoleona Bonaparte, bo on rzeczywiście prowadził te oddziały do boju. Nawet pod Waterloo w tej swojej ostatniej bitwie poszedł w bój. Także nieprawdopodobne to są czasami ta odwaga. Ale odwaga i charyzma działają na wyobraźnię, także wydaje mi się, że Napoleon robił to z pełną świadomością. Natomiast słuchajcie, nie spodziewałem się, że tak sprawiedliwo odpowiem. Ale po was się różnych rzeczy można było spodziewać. Ale dziękujemy ci za możesz sobie rąkowo wyobrazić reakcję trenera Ireneusza Mamrota, jak usłyszał, że chłop się zestrał jajecznicą. Był jeszcze bardziej zaszokowany tymi zdarzeniami z Podlegnicy, ale teraz żałuję, że nie odwróciliśmy kolejności, bo wydaje mi się, że trener Ireneusz Mamrot by naprawdę był zaszokowany, że na dobrym polu pod Podlegnicą Henryk II Pobożny no, musiał ulec ordzie. Zmieniamy, Romanie, dzięki twojej wiedzy historycznej. Odpowiedź na to pytanie wprowadziłeś, zmieniłeś już nam format i konwencję. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że mała reklamówka, jedźcie na Dolny Śląsk. To jest taka ziemia, jeśli chodzi o turystykę.
zabytki. Ja jestem z krainy wygasłych wulkanów. Obok mnie są wulkany nieprawdopodobne, więc warto je zobaczyć. Słynny zamek w Bolkowie, notabene spalony przez wojska napoleońskie, ale jak wejdziecie na tą wzgórze zamkowe i tam te ruiny tego zamku, to nie stracicie. Bardzo blisko z Otory jest piękny szczyt Ostrzyca, który można zdobyć piechotą, a widok też się rozpościera. Jeśli jest piękna pogoda, to widać wszystkie szczyty jakby z Sudetów i śnieżka po prostu się mieni nawet w maju czy czerwcu białym kolorem puchu, który tam gdzieś zalega na szczycie, bo śnieżka ma chyba z 1600 metrów, więc rzeczywiście ten biały puch zalega nawet jeszcze w czerwcu, więc nieprawdopodobna te zabytków, jeśli chodzi o moje okolice złotoryjskie, wiesz, ja jestem człowiekiem z Kresów, no ale siłą rzeczy mój tata przybył na ziemię odzyskane i tam został, chociaż wędrował po Polsce, gdzie on nie pracował i po świecie też wędrował, natomiast na koniec ten Dolny Śląsk stał się naszą ziemią i jest piękną ziemią, także do zwiedzania jest tyle miejsc, a koszty są całkiem do przyjęcia, są noclegi, są restauracje. Romanie, słowo. Historyczny, to ja nawet nie. Jedyny w swoim rodzaju wyjątkowy Roman Kołtoń był naszym i Państwa gościem. Ja się dziękuję przyłączam serdecznie do zaproszenia na Dolny Śląsk. Twierdza Kłodzko, jeden z przewodników w Twierdzy Kłodzko ogląda nasz program, komentuje, więc a zdecydowanie... No, to nie o tym ja mówię, to jest taka ziemia historyczna, tak ciekawa, także że wszystko tam się łączy, bo to przecież najpierw byli nasi Piastowie, później Niemcy nadeszli, także później żeśmy wrócili, także bardzo ciekawa ta historia z tej ziemi. Dziękujemy jeszcze raz. To był poranek. Mam nadzieję w ogóle, że nie przynudzałem. Mam nadzieję tutaj. Ja niestety czata nie widziałem, nie wiem, coś nie kliknąłem tak, żeby widzieć czata, także mam nadzieję, że was nie rozczarowałem, po pierwsze jak autorów tetryków młodych, stary tetryk ze Złotoryi. Mam nadzieję, że cokolwiek w tej konwencji się znalazłem. Wszystkich, którzy nas słuchali, bardzo serdecznie pozdrawiam i wy wiecie co, robicie to z pasją, posłuchałem kilka razy, mówię, będzie ciekawe, no coś tam pogadamy, pofilozofujemy, powspominamy, bo ja mam zawsze też przekonanie do swoich racji, ale na przykład jako reporter, jako dziennikarz lubię słuchać racji innych ludzi na przykład, nie? To też trochę mam podwójną duszę, nie? Bo jak jesteś komentatorem, to musisz pewną rację wygłosić, że to ty masz rację, tak? Ale z drugiej strony, jak jesteś reporterem, a ja jestem z krwi i kości, no jednak pisząc książki, jedziesz do kogoś, zachęcasz do rozmowy, czy jak coś kręcisz, albo jak zapraszasz gościa, na przykład, panie, dlaczego pan nie zadał jakichś tam pytań komuś? No dobra, ale jak ja mam rzeczonego Artura Wichniaka, to ja nie chcę za każdym razem wchodzić w polemikę z nim, bo ja chcę wysłuchać jego racji, to jest jego jakby forum, tak? Prawda Zibiego, notabene Zibi tam kilka propozycji transferowych miał z tego, co słyszałem, ale pozostaje przy prawdzie Zibiego na prawdzie futbolu, a to wiesz... Prawda przyjaźni w takim układzie. No coś w tym jest, że żeśmy rzeczywiście się trzymamy tutaj i muszę powiedzieć, że bardzo mnie ciekawi, bo Zibi na przykład też, on idzie czasami pod prąd, ale też wydaje mi się, że siłą argumentów, powiecie, że on jest prowokacja, no to ja sam mu zarzuciłem, to się ostatnio leciutko oburzył, bo jest mister prowokacja, natomiast moim zdaniem to jest intelektualna często prowokacja ze strony Zibiego, tak? Że on stara się wrzucić coś do tego, żeby dyskutować i się zastanowić nad siłą argumentów dwóch stron, tak? On coś na przykład na X-ie czasami testuje, wrzuca takie w ramach testów. Poddymianie, to jest, ma osobną nazwę ta czynność. No to poddymił kilka razy, żeby na przykład przekonać się, jaka jest rzeczywiście nastrój dotyczący. Natomiast to nie jest tak, że ten gość pęka na robocie, czyli wycofuje się ze swojego poglądu, ale też to nie jest tak, że nie da się przekonać. No, wydaje mi się, że słuchaj, na koniec ktoś ten futbol musi budować. No, my medialnie to możemy go krytykować, wyszydzać, zastanawiać się, czasami pozytywnie inspirować. Mam takie wrażenie, że my jako środowisko byliśmy w stanie naprawdę trochę zainspirować. Ten Puchar Polski, jak my żeśmy się domagali polskiego Wembley albo polskiego Berlina, to naprawdę był postulat dziennikarski, taki trochę, powiecie, naiwny, naiwniaki takie, tam
gadali sobie tym kaf futbol, a tam Lato ich słuchał z Biskiewiczem. Bełchatowie w ogóle woleli rozegrać Puchar Polski, ale to była jakaś idea. No na koniec bez idei jest ciężko żyć. No. Także... Słowa, piękne słowa, bez idei ciężko jest żyć. Romanie, myślę, że warto właśnie robić takie rozmowy. Mi się bardzo podobało kiedyś, jak zrobiłeś takie zderzenie Zbigniew Boniek, Marek Wawrzynowski. Także warto rozmawiać, warto się otwierać, warto szukać. Prawda, a ja chciałbym, żeby faktycznie pojętą pozostało to piękne zdanie o tym, że bez idei jest ciężko. Także dobrze jest jakąś ideę mieć. Głupią, mądrą, ale swoją. Chyba wszystkim dziękujemy Kindze, która nas realizowała. Dzielnie. Dziękujemy bardzo dyskretnie. Ja tu nie miałem, właśnie szkoda, że nie miałem czata, ale dobra, może lepiej, to przynajmniej wy mnie tutaj odpytywaliście. Czatowi też dziękujemy. Jeśli kogoś rozczarowaliśmy, to bardzo przepraszamy. Przepraszamy też za drobniutkie problemy techniczne. I tak nam się w miarę, mam nadzieję, że udało, tak, że byliśmy słyszani przez większość programu. Przez większość programu udawało się słyszeć to, co mówimy, więc było nie najgorzej pod tym względem. Wszystkie obowiązki spełnione? Leszek, może o czymś zapomniałem? Tak, wszystko. Sponsorem kanału jest Superbet. Jeśli chcecie, zapraszamy do subskrypcji tak naszego kanału, jak i Prawdy Futbolu, gdzie już na pewno niedługo kolejne ciekawe streamy. Tak jest, bo już bez nas, więc ciekawe. Dzięki wielkie, Roman, to była. Słuchajcie, nie zdziwcie się, może was zaproszę, to wtedy... No to teraz musimy przyjść. Naprawdę futbolu, człowieku, że normalnie, słuchaj, polski futbol dostarcza, ja, który jestem spokojnym człowiekiem, co ja dostaję ciężko białe gorączki, jak widzę, co oni to wyprawiają. To... Roman, no jesteśmy. Przyjąłeś od nas zaproszenie, my jesteśmy u ciebie. To oczywiście. A to jest tradycja, że każdy tak mówi, to jeszcze się jakoś dzwonimy, ale nikt nigdy do nas nie dzwoni ostatecznie. Nikt do was nie zadzwonił? Spokojnie. Ja właśnie szukam czasami ciekawych rozmówców, bo na koniec uważam, że na styku jakby zderzenia poglądów mówicie o tym podymieniu Zybiego, ale zobaczcie, to jest świadome, bo na koniec, przecież on patrzy na koniec, co tam jest, tak? No, myślicie, że selekcjonerzy nie oglądają programów publicystycznych? Notabene Michał Probierz, to muszę to zdanie jeszcze powiedzieć, przepraszam, że wam przedłużyłem ten program 2,5 godziny, tak? Wydawca nie stoi nam nad uchem, nie mówi. To Michał Probierz, on się przyznaje, że ogląda. Większość się nie przyznaje, że ogląda, a tak ogląda. Słuchajcie, ja miałem parę takich telefonów, że Roman, ale dlaczego coś tam? Michał Probierz to w dniu meczu jeszcze przeżywa jakieś słowa medialne o nim powiedziane. Ja tak słyszałem, nie wiem, czy to prawda. No tak, potrafi też zadzwonić faktycznie, ale nie na takiej zasadzie, że usuń do śmieciu. Selekcjonerzy to nie oglądali. Michniewicz, Brzęczek, Nawałka. Słuchajcie, wszyscy, tylko że oni się nie przyznają, bo Probierz przynajmniej jest szczery. Mówi, tak, oglądałem, także... Coś tam. No. Jesteś w drużynie Probierza? Dobry ruch? Czy wolałeś Papszuna? Tak na koniec jeszcze. Wiecie co, no ja byłem kiedyś w takim programie na meczykach, gdzie wszyscy mieli te czapki papszunowskie, no to lekko polemizowałem. Natomiast dla mnie naturalny ruch dla Kuleszy, że wziął Probierza. No kogo miał wziąć? No przecież tym Santosem to się tak wygłupił przy braku relacji bezpośredniej, że dla niego naturalnym ruchem jest polski selekcjoner. Probierz, jak pracował z gościem, Ilądzim, 6 lat chyba pracował, tak? No to no kogo ma wziąć, jak nie tego? Oczywiście powiecie, że można nieoczywistego, nie wiem, Boniek wziął Nawałkę, albo Brzęczka, albo Paulo Souza. Natomiast dla mnie Probierz jest naturalny dla Kuleszy i zobaczcie, jaki jest paradoks historii. To teraz Probierz będzie ratował Kuleszę, bo to jest tylko i wyłącznie Probierz może jeszcze cokolwiek uratować kadencję Kuleszy. To jest taki paradoks tej historii, bo on jeśli awansuje na euro, to cokolwiek uratuje, jeśli będzie cokolwiek miał sukces z tą reprezentacją, to będzie w stanie troszeczkę zmiękczyć jakby nastawienie do związku, bo wizerunek związku jest w ruinie. No to o tyle ciekawe, że w sumie kiedy rozmawialiśmy o reprezentacji, to ty wspomniałeś o tym, że ważna jest ten duch walki, ta siła i tak dalej, te relacje tak naprawdę, że umiejętności piłkarskie okej, ale na koniec jest też to, w jaki sposób
jesteś w stanie dać się pokroić za to, żeby w ogóle przyjechać na reprezentację. I tutaj wydaje mi się, że na koniec, jak wyzwoli probierz ducha tej drużyny, a będzie miał bardzo ciężko. Będzie miał bardzo ciężko, bo jest pod presją wszelaką, medialną też, ale też on troszeczkę, wiecie co, on też jest w chaosie twórczym. Jak tak popatrzycie na te cztery mecze, jakie składy, jakie zestawienia, widać, że on strasznie się oburzył ostatnio w tamtym tygodniu, z nim rozmawiałem, że przecież wiadomo, jaki jest taktyka. Chodzi mu o nie skład, a taktykę, bo skład to nie wiadomo, kto będzie zdrowy, ale taktykę to mówi, to wiadomo, 3-5-2 to jest jasne dla niego, albo 3-4-2-1, bo on często w Krakowie grał tym systemem i widzieliście, że może to zastosować ten system, ale nie ma jakby dyskusji o taktyce, ale czy on na przykład dobierze właściwie już te personalia do tej taktyki, natchnie tych chłopaków i oni będą mieli takiego ducha, którego Nawałka wyzwolił, a nie potrafił wyzwolić Francis Wooda, a ja na przykład uważałem, że Franc wyzwoli. Fornalik zupełnie sobie nie poradził, tak? Zobaczcie, jakie to nie jest łatwa materia. Zobaczcie, na koniec dzisiaj wielu broni Brzęczka. No ale Brzęczek w relacji z drużyną był skończony po jesieni 2020 roku. On nie przyjmuje tego do wiadomości. Gilewicz tam mówi, że on skrzywdzony i tak dalej. No dobra, nie chcę mówić, co chcę, ja mam inne zdanie. Natomiast Souza, zobaczcie, obcokrajowiec wkroczył, gdzie pokazał, że można rzucić wyzwanie Anglikom, Hiszpanom czy Szwedom i iść z nimi na noże. To było już bardzo ciekawe z punktu widzenia i odwagi, i taktyki, nie? Natomiast Probierz na przykład troszeczkę rozegrał te mecze z Mołdawią, Czechami tak, jak ja bym na przykład rozegrał to trochę inaczej, ale to wiecie, ja nie jestem trenerem, ja jestem dziennikarzem, któremu się wydaje często, bo ci trenerzy myślą, że nam się też wydaje, to też jest taka prawda, nie? Oni myślą, w ogóle nie macie pojęcia, no, generalnie. A fajne jest to, że ja chciałem nawiązać do czegoś innego, że po prostu Kulesza potraktował, że lojalność jest dla niego być może istotniejsza niż warsztat trenerski w pewnych momentach, że pewność tego, że selekcjoner jest człowiekiem, któremu on ufa zwyczajnie po ludzku, nie chodzi mi tutaj o zaufanie takie w umiejętności, w sztab i tak dalej, tylko ludzkie zaufanie, że jak zadzwoni do Michała Probierza, to będzie spokojnie mógł z nim porozmawiać o wszystkim, przeważyła nad jakimiś takimi bardziej piłkarskimi aspektami i my z Leszkiem często o tym rozmawiamy generalnie i sądzę, że to będzie temat coraz mocniejszy, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o wyszkolenie taktyczne, techniczne, jeśli chodzi o takie czysto piłkarskie aspekty, to futbol się wyrównuje dosyć mocno, przynajmniej tutaj w Polsce, w Ekstraklasie, także jeśli chodzi o reprezentację Polski i coraz mocniejsza będzie rola relacji, coraz mocniejsza będzie rola tego, w jaki sposób to poukładać, w jaki sposób z grupy indywidualności, gdzie każdy powiedzmy umie już przyjąć piłkę, umie ją dośrodkować, zrobić drużynę, to będzie coraz istotniejsze, więc być może przy wyborze selekcjonera też taki czynnik jest bardziej istotny niż się może wydawać, ale to jest temat na osobną akademicką dyskusję. Musiałem zrobić takie stop, dlatego że powoli ja już bym musiał jak Tomasz Hajda za chwilę wyjść, więc musimy już zbliżać się powoli do... Ostatnie pytanie z czatu, Mateusz. Czy powtórzyć karny z Portugalią? Wyszedł Rui Patricio. I specjalnie na te okoliczności... Zazwyczaj jeśli chodzi o nazwiska piłkarzy, obcokrajowców, czytamy je w cały świat. W ostatnim programie, który poświęciliśmy Jozue, przeczytaliśmy Jozue, Joshua, Josue i tak dalej. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Rui'ego Patricio, który wyszedł przy strzale Jakuba Błaszczykowskiego, to trzeba czytać to z portugalską całością. Chuj Patricio. To jak on wyszedł wtedy przed linię? Dlaczego to zrobił? Czy powinniśmy to powtórzyć? To jest pytanie do mnie? Tak. Czy powtórzyć karnego z Portugalem? Nie, już. Piszmy nową historię. Piszmy nową historię. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy byli z nami. Dziękujemy Ci jeszcze raz, Romanie, że znalazłeś dla nas czas i serce, i cierpliwość, i wszystko to, co zaprezentowałeś w tym programie. Dzięki, Kuba, że byłeś wraz ze mną w tym programie. Dzięki wielkie, Leszek, i dzięki Kinga. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękujemy, Kinga. Trzymajcie się. Cześć.